będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 30 października 2013 roku wniosku Krajowej Rady Sądownictwa o zbadanie zgodności. Punkt pierwszy. Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Podpunkt A. W zakresie dotyczącym przeprowadzenia pierwszego czytania ustawy na posiedzeniu komisji sejmowej zamiast na posiedzeniu plenarnym Sejmu z artykułem 2 w związku z artykułem 7 i artykułem 119 ustęp 1 Konstytucji oraz artykułem 37 ustęp 2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Podpunkt B. W zakresie dotyczącym braku formalnego zaopiniowania przez Krajową Radę Sądownictwa projektu ustawy w postaci, którą Rada Ministrów przedłożyła Sejmowi z artykułem 2 w związku z artykułem 7 i artykułem 186 ustęp 1 Konstytucji oraz artykułem 2 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa. Punkt 2 artykułu 9 i artykułu 9a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu nadanym przez artykuł 1 punkt 4 i 5 ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw w zakresie rozszerzenia kompetencji nadzorczych organu władzy wykonawczej ministra sprawiedliwości przy jednoczesnym pozbawieniu uprawnień prezesów sądów w zakresie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów, o której mowa w artykule 8 punkt 1 tej ustawy z artykułem 10 ustęp 1 i artykułem 173 Konstytucji. Punkt 3. Artykułu 21 paragraf 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu nadanym przez artykuł 1 punkt 14 litera d ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z artykułem 2, artykułem 10 ustęp 1 i artykułem 173 Konstytucji. Punkt 4. Artykułu 22 paragraf 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu nadanym przez artykuł 1 punkt 15 litera a ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z artykułem 2, artykułem 10 ustęp 1 i artykułem 173 Konstytucji. Punkt 5. Artykułu 31a paragraf 1 punkt 1, 3 i 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu nadanym przez artykuł 1 punkt 21 ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z artykułem 2, artykułem 10 ustęp 1 i artykułem 173 Konstytucji. Punkt 6. Artykułu 32b paragraf 1 i 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu nadanym przez artykuł 1 punkt 24 ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w którym przewidziano fakultatywne, a nie obligatoryjne odwołanie dyrektora sądu przez organ władzy wykonawczej ministra sprawiedliwości w przypadkach negatywnej opinii Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji sprawozdania dyrektora z działalności sądów w zakresie powierzonych mu zadań w nawiasie nowy artykuł 31a paragraf 2 koniec nawiasu oraz wniosku prezesa sądu związanego z naruszeniem przez dyrektora sądu obowiązków z artykułem 2, artykułem 10 ustęp 1 i artykułem 173 Konstytucji. Punkt 7.
Artykuł 32c, paragraf 1 i 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu nadanym przez artykuł 1 punkt 24 ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w którym nie przewidziano żadnych uprawnień dla prezesa sądu w zakresie wynagradzania dyrektora sądu, wyposażając takie kompetencje jedynie organ władzy wykonawczej, ministra sprawiedliwości, z artykułem 2, artykułem 10 ustęp 1 i artykułem 173 Konstytucji. Punkt 8. Artykuł 37g, paragraf 5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu nadanym przez artykuł 1 punkt 31 ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w którym nie przewidziano możliwości wniesienia środka zaskarżenia przez prezesa lub wiceprezesa sądu od uwagi na piśmie sporządzonej przez organ władzy wykonawczej ministra sprawiedliwości, jeżeli stwierdzi on uchybienia w kierowaniu sądem lub w sprawowaniu wewnętrznego nadzoru administracyjnego z artykułem 10 ustęp 1 i artykułem 173 Konstytucji. Punkt 9. Artykuł 37h, paragraf 2, 3 i 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu nadanym przez artykuł 1 punkt 31 ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w którym nie przewidziano możliwości odwołania się od odmowy przyjęcia przez organ władzy wykonawczej ministra sprawiedliwości informacji rocznej o działalności sądów działających na obszarze apelacji w zakresie powierzonych prezesowi zadań przy jednoczesnym założeniu, że taka dwukrotna odmowa oznacza rażące niewywiązywanie się przez prezesa z obowiązków służbowych w rozumieniu artykułu 27 paragraf 1 tej ustawy z artykułem 10 ustęp 1 i artykułem 173 Konstytucji. Punkt 10 artykułu 106c ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu nadanym przez artykuł 1 punkt 60 ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w którym nie określono, na czym ma polegać plan indywidualnego rozwoju sędziego oraz nie wprowadzono możliwości zgłaszania uwag do tego dokumentu, a także nie przewidziano rozpatrywanie i dokonywanie ostatecznego podsumowania wyników oceny pracy sędziego przez prezesa sądu przełożonego lub w przypadku sędziego sądu apelacyjnego, prezesa innego sądu apelacyjnego, organów podległych w zakresie kierowania sądami, organowi władzy wykonawczej, ministrowi sprawiedliwości. Z artykułem 2, artykułem 10 ustęp 1 i artykułem 178 ustęp 1 Konstytucji. I punkt 11 artykułu 106e ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu nadanym przez artykuł 1 punkt 60 ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w którym przewidziano do uregulowania w drodze aktu wykonawczego rozporządzenia ministra sprawiedliwości szczegółowe kryteria i sposób oceny pracy sędziego z artykułem 10, artykułem 2, artykułem 10 ustęp 1, artykułem 92 ustęp 1 i artykułem 178 ustęp 1 Konstytucji. Orzeka. Część pierwsza, punkt pierwszy. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw jest zgodna z artykułem punkt A, z artykułem 2 w związku z artykułem 7
i artykułem 119 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, podpunkt B, artykułem 2 w związku z artykułem 7 i artykułem 186 ust. 1 Konstytucji. Punkt 2. Artykuł 9 oraz artykuł 9a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych są zgodne z artykułem 10 ust. 1 i artykułem 173 Konstytucji. Punkt 3. Artykuł 21 paragraf 3 ustawy powołanej w punkcie 2 w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości wydawania przez prezesa sądu poleceń dyrektorowi sądu dotyczących kompetencji określonych w artykule 31a, paragraf 1, punkt 1 i 3 tej ustawy, jest zgodny z artykułem 173 oraz nie jest niezgodny z artykułem 10 ust. 1 Konstytucji. Punkt 4. Artykuł 22, paragraf 1 ustawy powołanej w punkcie 2 w zakresie, w jakim wyłącza z kompetencji prezesa sądu do kierowania sądem i reprezentowania sądu na zewnątrz sprawy należące do zakresu działania dyrektora sądu, jest zgodny z artykułem 173 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z artykułem 10 ust. 1 Konstytucji. Punkt 5. Artykuł 31a, paragraf 1, punkt 1 ustawy powołanej w punkcie 2 jest zgodny z artykułem 173 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z artykułem 10 ust. 1 Konstytucji. Punkt 6. Artykuł 31a, paragraf 1, punkt 3 ustawy powołanej w punkcie 2 jest zgodny z artykułem 173 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z artykułem 10 ust. 1 Konstytucji. Punkt 7. Artykuł 32b, paragraf 1 ustawy powołanej w punkcie 2 w zakresie, w jakim nie określa skutków, jakie wywołuje dla ministra sprawiedliwości uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji negatywnie opiniująca sprawozdanie dyrektora sądu, jest niezgodny z artykułem 10 ust. 1 i artykułem 173 Konstytucji. Punkt 8. Artykuł 32b, paragraf 3 ustawy powołanej w punkcie 2 w zakresie, w jakim nie określa skutków wniosku prezesa sądu do ministra sprawiedliwości o odwołanie dyrektora sądu, jest niezgodny z artykułem 10 ust. 1 i artykułem 173 Konstytucji. Punkt 9. Artykuł 32c, paragraf 1 i 2 ustawy powołanej w punkcie 2 w zakresie, w jakim nie przewidują wpływu prezesa sądu na ustalanie wynagrodzenia dyrektora sądu, są zgodne z artykułem 10 ust. 1 Konstytucji oraz nie są niezgodne z artykułem 173 Konstytucji. Punkt 10. Artykuł 37g, paragraf 5 ustawy powołanej w punkcie 2. Przez to, że nie przewiduje możliwości wniesienia zastrzeżeń przez prezesa lub wiceprezesa sądu do uwagi na piśmie sporządzonej przez ministra sprawiedliwości, jest niezgodny z artykułem 10 ust. 1 i artykułem 173 Konstytucji. Punkt 11. Artykuł 37h, paragraf 2 ustawy powołanej w punkcie 2. Przez to, że nie przewiduje możliwości wniesienia zastrzeżeń przez prezesa sądu apelacyjnego do odmowy przyjęcia przez ministra sprawiedliwości informacji rocznej o działalności sądów działających na obszarze apelacji w zakresie powierzonych prezesowi sądu zadań, jest niezgodny z artykułem 10 ust. 1 i artykułem 173 Konstytucji. I punkt 12. Artykuł 106c ustawy powołanej w punkcie 2 jest zgodny z artykułem 2, artykułem 10 ust. 1 i artykułem 178 ust. 1 Konstytucji. Część druga. Przepisy wymienione w części pierwszej w punktach 7 i 8 oraz 10 i 11 w zakresach tam wskazanych tracą moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia,
na podstawie artykułu 39 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują podpisy sędziów. Zdanie odrębne zgłosiło 8 sędziów. Po pierwsze pan sędzia Zbigniew Cieślak do punktu 1a, 7, 8, 10 i 11 części pierwszej wyroku. Po drugie pani sędzia Maria Gintoft-Jankowicz do punktu 7 i 8 części pierwszej wyroku. Po trzecie pan sędzia Wojciech Hermeliński do punktu 1, 3, 6 i 9 części pierwszej wyroku oraz do części drugiej wyroku. Pani sędzia Teresa Liszcz do punktu 1a i 6 części pierwszej wyroku. Po piąte pan sędzia Piotr Tuleja do punktu 1a, 6 i 12 części pierwszej wyroku. Po szóste pani sędzia Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz do punktu 1a części pierwszego wyroku. Po siódme pan sędzia Andrzej Wróbel do punktu 2 do 6 części pierwszej wyroku oraz po ósme pan sędzia Marek Zubik do punktu 1 części pierwszego wyroku. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy rozstrzygnięcia wyroku Trybunału przedstawi sędzia sprawozdawca, pan sędzia wiceprezes Stanisław Biernat. Panie sędzio. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Krajowa Rada Sądownictwa wystąpiła o orzeczenie o niezgodności z konstytucją całej ustawy z 18 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw ze względu na naruszenie procedury legislacyjnej, w której ustawa została uchwalona. Obok zarzutów naruszenia trybu ustawodawczego wnioskodawca zakwestionował zgodność z konstytucją wielu przepisów znowelizowanej ustawy. I teraz po kolei w skrócie przedstawię stanowisko Trybunału w odniesieniu do poszczególnych zarzutów. Najpierw kwestia oceny zgodności ustawy zmieniającej z artykułem 2 w związku z artykułem 7 i artykułem 119 ustępem 1 Konstytucji oraz artykułem 37 ustępem 2 Regulaminu Sejmu. Wnioskodawca sformułował zarzut niezgodności z konstytucją trybu uchwalenia ustawy zmieniającej. Jego zdaniem nastąpiło naruszenie artykułu 2 w związku z artykułem 7 i artykułem 119 oraz artykułu 37 ustępu 2 Regulaminu Sejmu ze względu na przeprowadzenie pierwszego czytania projektu kwestionowanej ustawy na posiedzeniu komisji, a nie, jak to wynika z artykułu 37 ustępu 2 Regulaminu Sejmu, na posiedzeniu plenarnym. W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego można wyprowadzić kilka tez co do znaczenia norm Regulaminu Sejmu dla oceny zgodności ustaw z konstytucją. Tezy te wynikają z wcześniejszych orzeczeń Trybunału i Trybunał w niniejszym składzie te tezy podtrzymuje. Po pierwsze, naruszenie postanowień Regulaminu Sejmu nie powoduje samo przez się naruszenia Konstytucji. Po drugie, badając zasadność zarzutu naruszenia Konstytucji, Trybunał analizuje przestrzeganie tych postanowień Regulaminu Sejmu, które są powiązane treściowo z przepisami Konstytucji. Po trzecie, oceniając wagę naruszenia Regulaminu Sejmu jako przesłanki uznania zasadności zarzutu niezgodności procedury legislacyjnej z Konstytucją, Trybunał opiera się na kryterium wpływu tych naruszeń na treść uchwalonej następnie ustawy. Wreszcie po czwarte, Trybunał przeprowadza w poszczególnych sprawach analizę konkretnych postępowań ustawodawczych i ocenia, czy naruszenie przepisów Regulaminu Sejmu zniweczyło cel, któremu te przepisy służyły. Stosownie do artykułu 37 ustępu 2 Regulaminu Sejmu, pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu przeprowadza się m.in. w odniesieniu do projektów ustaw regulujących ustrój i właściwość władz publicznych.
Trybunał podziela pogląd wnioskodawcy, że przeprowadzenie pierwszego czytania projektu ustawy zmieniającej na posiedzeniu komisji, a nie na posiedzeniu plenarnym, było naruszeniem artykułu 37 ustępu 2 regulaminu Sejmu. Ustawa ta dotyczyła bowiem ustroju władz publicznych. W kontekście niniejszej sprawy istotne znaczenie miało rozstrzygnięcie tego, czy omawiane naruszenie regulaminu Sejmu było także naruszeniem konstytucji. Należy zauważyć, że treść artykułu 37 regulaminu Sejmu nie jest wyznaczona przez normy konstytucyjne, a w szczególności treści tego przepisu nie daje się wyprowadzić z artykułu 119 ustępu 1 Konstytucji. Z tego przepisu Konstytucji nie wynika bowiem, jakie projekty ustaw mogą być poddane czytaniu na posiedzeniu komisji, jeśli w ogóle dopuści się taką możliwość, interpretując artykuł 119 ustęp 1 Konstytucji, a jakie projekty podlegają czytaniu na posiedzeniu Sejmu. Konsekwencją przyjęcia założenia, że naruszenie artykułu 37 ustępu 2 regulaminu Sejmu pociąga za sobą naruszenie Konstytucji, byłoby to, że zmiany w omawianym przepisie regulaminu decydowałyby o zgodności lub niezgodności z Konstytucją trybu uchwalania ustaw. Konsekwencja taka byłaby trudna do zaakceptowania. Znaczenie naruszenia artykułu 37 ustępu 2 regulaminu Sejmu dla oceny konstytucyjności kwestionowanej ustawy zależy od rozstrzygnięcia, czy miało ono wpływ na treść uchwalonej następnie ustawy, a także czy uniemożliwiło posłom wyrażenie w toku prac komisji sejmowych i obrad plenarnych stanowiska w sprawie poszczególnych przepisów i całości ustawy. Jakkolwiek przeprowadzenie pierwszego czytania projektu ustawy na posiedzeniu komisji było naruszeniem regulaminu Sejmu, nie oddziaływało to jednak negatywnie na przebieg dalszego procesu legislacyjnego. W szczególności nie stanowiło przeszkody dla udziału posłów także spoza właściwej komisji w procesie ustawodawczym. Prace nad ustawą między pierwszym a drugim czytaniem trwały ponad pół roku. W tym czasie odbyły się 4 posiedzenia komisji, przesłuchanie publiczne i obrady podkomisji. Podczas obrad komisji i podkomisji zgłaszane były dziesiątki propozycji poprawek przez poszczególnych posłów, zarówno z partii tworzących koalicję rządową, jak i przez posłów opozycyjnych. Naruszenie artykułu 37 ustępu 2 regulaminu Sejmu, który określa fragment organizacji prac legislacyjnych i nie ma charakteru porządkowego, należy ocenić krytycznie. Nie ma jednak podstaw do przyjęcia, że to naruszenie regulaminu spowodowało, że pierwszego czytania w ogóle nie było i że ta okoliczność wpłynęła negatywnie na dalszy przebieg prac legislacyjnych i na ich rezultat. Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że w niniejszej sprawie nie wystąpiły okoliczności pozwalające na orzeczenie o niezgodności trybu uchwalenia ustawy zmieniającej z artykułem 119 ustęp 1 Konstytucji, a także z wyrażoną w artykule 2 Konstytucji zasadą demokratycznego państwa prawnego w związku z wyrażoną w artykule 37 w artykule 7 Konstytucji zasadą legalizmu. Z kolei powołany przez wnioskodawcę wzorzec artykułu 37 ustępu 2 regulaminu Sejmu nie mógł być podstawą kontroli w odniesieniu do ustawy i postępowanie w tym zakresie zostało umorzone. Następny zarzut wnioskodawcy też dotyczył kwestii proceduralnych, mianowicie dotyczył zgodności ustawy zmieniającej z artykułem 2 w związku z artykułem 7 i artykułem 186 ustępem 1 Konstytucji oraz artykułem 2 ustępem 4 punktem 4 ustawy z 27 lipca 2001 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zarzut ten dotyczył nieprzedłożenia do zaopiniowania przez KRS projektu ustawy zmieniającej w wersji skierowanej przez Radę Ministrów do Sejmu. Stosownie do artykułu 186 ustępu 1 Konstytucji, Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
funkcje KRS zostały sprecyzowane na szczeblu ustawowym poprzez przyznanie Radzie kompetencji opiniodawczych. W odniesieniu do projektów ustaw opiniowanie przez KRS powinno się odbywać w ramach procedury legislacyjnej w parlamencie. Ponadto w przypadku rządowych projektów ustaw z konstytucyjnej roli Rady wynika jej kompetencja do przedłożenia opinii przed wniesieniem projektu ustawy do Sejmu. Jeśli obowiązek zasięgnięcia opinii wynika z przepisów prawa, tak jak w tym przypadku, brak zwrócenia się o opinię albo nieprawidłowy przebieg procedury opiniodawczej powodują, że dane rozstrzygnięcie jest wadliwe. Realizacja kompetencji opiniodawczych w toku prac legislacyjnych w parlamencie polega na zajmowaniu stanowiska przez KRS wobec projektów ustaw dotyczących sądownictwa i sędziów. Przebieg procesu legislacyjnego powinien być tak zorganizowany, aby KRS miała realną możliwość zajęcia stanowiska w formie swoistej dla organów kolegialnych, to jest przez podejmowanie uchwał. Podejmowanie uchwał w toku procedury legislacyjnej w parlamencie należy do kompetencji Rady, ale sposób wykonania tej kompetencji zależy już od niej samej. Harmonogram prac ustawodawczych powinien być tak ułożony, aby istniała realna możliwość podjęcia uchwały przez Radę. Inną, często stosowaną w praktyce formą konsultacji i opiniowania przez Radę jest udział przewodniczącego Rady lub jej członków w pracach komisji sejmowych lub w przesłuchaniach publicznych. Przewodniczący i wyznaczeni członkowie KRS w toku prac ustawodawczych prezentują wówczas stanowisko Rady i działają z jej upoważnienia. Opiniowanie rządowych projektów ustaw przed ich wniesieniem do Sejmu następuje w formie uchwał KRS podejmowanych na wniosek organu przygotowującego projekt, ale także w razie potrzeby z własnej inicjatywy Rady albo w formie prezentowania stanowiska Rady przez jej upoważnionych przedstawicieli biorących udział w posiedzeniach uzgodnieniowych dotyczących projektów ustaw. Ze względu na dynamiczny charakter prac nad projektami ustaw w rządzie, w trakcie których treść projektów ulega zmianie, Trybunał rozważał, czy przedmiotem opiniowania musi być ostateczny tekst projektu w takiej postaci, w jakiej jest przesyłany do Sejmu. Otóż zdaniem Trybunału decydujące powinno być kryterium materialne, czyli treściowe, a nie formalne. Nie ma podstaw do sformułowania ogólnego wymagania, aby KRS opiniowała finalny rządowy projekt ustawy bezpośrednio przed jego skierowaniem do Sejmu. Jeśli opiniowane były wcześniejsze wersje projektu, a późniejsze zmiany nie miały zasadniczego charakteru i nie dezaktualizowały treści opinii. Należy podkreślić, że stosownie do regulaminu Sejmu uzasadnienie projektu ustawy wnoszonego do Sejmu powinno przedstawiać wyniki przeprowadzanych konsultacji oraz informować o przedstawionych wariantach i opiniach, w szczególności jeżeli obowiązek zasięgania takich opinii wynika z przepisów ustawy. Nie ma natomiast prawnego obowiązku dołączania do projektu ustawy samych tekstów opinii ani wyodrębniania treści poszczególnych opinii w zależności od tego, kto jest ich autorem. W kontekście powyższych ustaleń Trybunał dokonał analizy udziału KRS w pracach nad projektem zaskarżonej ustawy. W toku prac nad projektem ustawy przed skierowaniem go do Sejmu minister sprawiedliwości dwukrotnie przesyłał KRS projekt kwestionowanej ustawy do zaopiniowania. KRS zajęła trzykrotnie stanowisko odnośnie planowanych zmian w prawie ustroju sądów powszechnych, a ponadto, jak wynika z pisma ministra sprawiedliwości, i ta okoliczność nie była kwestionowana na rozprawie, odbyło się 8 posiedzeń z przedstawicielami KRS dotyczących późniejszych wersji projektu ustawy. Z porównania treści projektów przesłanych KRS do zaopiniowania z treścią projektu wniesionego przez Radę Ministrów do Sejmu wynika, że późniejsze zmiany w projekcie rządowym nie polegały na wprowadzeniu nowych materii, rozwiązań lub instytucji prawnych. Za istotną można uznać jedynie zmianę dotyczącą
artykułu 30, obecnego artykułu 32b, paragraf 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych. Przepis ten w projekcie przesłanym do KRS do zaopiniowania przewidywał, że minister sprawiedliwości odwołuje dyrektora sądu w razie negatywnego zaopiniowania jego sprawozdania przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji. Zagadnienie pozycji dyrektorów sądów i ich relacji do ministra sprawiedliwości było przedmiotem opinii KRS i było projektodawcom znane. W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy została zamieszczona obszerna ocena skutków regulacji. Przedstawiciele KRS wyrażali swoje opinie w przedmiocie projektowanych zmian ustawowych w toku prac nad projektem ustawy w Sejmie, czyli już na etapie pracy w parlamencie, w komisji i podkomisji, a także w czasie wysłuchania publicznego. Analiza przebiegu prac nad projektem ustawy zmieniającej prowadzi do konkluzji, że nie doszło do naruszenia, do ograniczenia możliwości realizacji przez KRS jej konstytucyjnych funkcji. Wobec powyższego nie ma podstaw do przyjęcia, że kwestionowana ustawa została uchwalona w trybie nieodpowiadającym wymaganiom zawartym w artykule 186 ust. 1 Konstytucji, a wobec tego także wymaganiom wyrażonym w artykule 2, chodzi o zasadę demokratycznego państwa prawnego, w związku z wyrażoną w artykule 7 Konstytucji zasadą legalizmu. Podany jako kolejny wzorzec kontroli artykuł 2 ustęp 2 punkt 4 ustawy o KRS nie mógł być wzorcem kontroli, ponieważ niedopuszczalna jest w Trybunale tak zwana pozioma kontrola ustaw. Następny punkt i kolejne dotyczą poszczególnych przepisów czy grup przepisów ustawy zmieniającej. Pierwsze zagadnienie z tej grupy to jest ocena zgodności artykułu 9 i artykułu 9a Prawa o ustroju sądów powszechnych z artykułem 10 ustępem 1 i artykułem 173 Konstytucji. Ta grupa zarzutów merytorycznych odnosi się do norm o charakterze systemowym. Zasada podziału i równowagi władzy wyrażona w artykule 10 Konstytucji była wielokrotnie przedmiotem orzecznictwa Trybunału, również w kontekście pozycji władzy sądowniczej i w tym dzisiejszym ustnym podaniu motywów nie będzie dokładnie omawiana. Dla niniejszej sprawy szczególne znaczenie ma spostrzeżenie, że władzę sądowniczą można ujmować w znaczeniu funkcjonalnym i w znaczeniu organizacyjnym. To rozróżnienie zdaniem Trybunału Konstytucyjnego jest przydatne dla interpretacji artykułu 10 i 173 Konstytucji. Władzą sądowniczą w znaczeniu funkcjonalnym jest wymierzanie sprawiedliwości, czyli wiążące rozstrzyganie sporów o prawo, a także wykonywanie innych zadań z zakresu ochrony prawnej. W znaczeniu organizacyjnym władza sądownicza to natomiast system organów państwowych, czyli sądów. Między władzą sądowniczą w znaczeniu organizacyjnym a w znaczeniu funkcjonalnym występują powiązania polegające na tym, że charakterystyczne funkcje wraz z odpowiadającymi im kompetencjami w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości są przypisane wyodrębnionym i wyspecjalizowanym organom państwowym. Odrębność i niezależność sądów w rozumieniu artykułu 173 Konstytucji zakłada oddzielenie sądownictwa od organów innych władz, tak aby zapewnić sądom pełną samodzielność w zakresie rozpoznawania spraw i orzekania. Odrębność taką należy rozumieć jako odrębność organizacyjną, co oznacza, że władza sądownicza jest osobną, autonomiczną strukturą organizacyjną w systemie organów państwa, a także jako odrębność funkcjonalną, co oznacza, że na wymierzanie sprawiedliwości w ramach władzy sądowniczej nie mają wpływu pozostałe władze. A więc te pozostałe władze nie mogą ani sprawować wymiaru sprawiedliwości, ani wkraczać w te dziedziny, w których sędziowie są niezawiśli. Jakkolwiek oba aspekty władzy sądowniczej, funkcjonalny i organizacyjny, są ściśle powiązane, ich odróżnienie jest istotne. Chodzi głównie o to, że działalność będąca wykonywaniem funkcji władzy sądowniczej,
czyli sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, udzielanie ochrony prawnej, jest podstawową działalnością sądów jako jednostek organizacyjnych władzy sądowniczej, ale nie jest to działalność jedyna. W ramach sądów jest bowiem prowadzona także działalność administracyjna. W jej ramach można wyróżnić działalność administracyjną związaną bezpośrednio z wykonywaniem wymiaru sprawiedliwości oraz działalność niezwiązaną z wymiarem sprawiedliwości, ale mającą na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sądu jako jednostki organizacyjnej. Dużą wagę w kontekście niniejszej sprawy ma stwierdzenie, że cała działalność administracyjna sądów ma charakter służebny i jest podporządkowana działalności podstawowej sądów, o której mowa w artykule 1, paragrafie 2 i 3 prawa o ustroju sądów powszechnych. Tak więc organizacja administracji sądowej i sposób jej funkcjonowania mają wspierać prawidłowe wykonywanie przez sąd wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej, a zdolność osiągnięcia takiego stanu jest jednym z podstawowych kryteriów oceny tej administracji. Ustawa zmieniająca wprowadziła nowe regulacje dotyczące nadzoru administracyjnego nad sądami, które opierają się na wyraźnym podziale działalności administracyjnej sądów na dwa obszerne, odrębne obszary. Z jednej strony działalność określona w artykule 8 punkcie 1 polega na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądów i wykonywania przez sąd zadań w zakresie wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej. Z drugiej zaś strony działalność administracyjna sądu została określona w artykule 8 punkcie 2 i dotyczy takiej działalności, która polega na zapewnieniu właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd zadań w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej. Przechodząc do oceny zarzutów wnioskodawcy, Trybunał na wstępie stwierdza, że podtrzymuje stanowisko wyrażone w wyroku z 15 stycznia 2009 roku K4507 wydanego w pełnym składzie, iż konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy nie wyklucza tego, aby minister sprawiedliwości wykonywał nadzór administracyjny nad sądami. Ustawodawca powinien wszakże stworzyć gwarancję, by działania ministra ograniczały się jedynie do spraw związanych z administracją sądową i nie wkraczały swoimi działaniami nadzorczymi w sferę zarezerwowaną dla niezawisłego sędziego funkcjonującego w niezależnym sądzie. Obowiązkiem państwa jest zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych dla funkcjonowania systemu sądownictwa. Do ustawodawcy należy wybór, czy nadzór zostanie zorganizowany w ramach władzy sądowniczej, czy też kompetencje nadzorcze zostaną przypisane innej władzy, w tym przypadku władzy wykonawczej. Racją dla tego ostatniego rozwiązania może być przedstawione wyżej wymaganie współdziałania między różnymi władzami państwowymi. Powierzenie funkcji nadzoru administracyjnego ministrowi sprawiedliwości może znaleźć merytoryczne uzasadnienie także z uwagi na odpowiedzialność polityczną, jaką władza wykonawcza ponosi za sprawne funkcjonowanie aparatu państwowego, a w szczególności za racjonalne i prawidłowe gospodarowanie środkami budżetowymi. Do Trybunału Konstytucyjnego nie należy decydowanie o modelu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów. Rozstrzygnięcie o pozostawieniu obecnych rozwiązań prawnych albo wprowadzeniu reformy postulowanej przez krytyków obecnego stanu prawnego należy do ustawodawcy. Analiza treści zaskarżonych przepisów nie potwierdza zarzutu rozszerzenia w wyniku nowelizacji zakresu przedmiotowego pojęcia działalność administracyjna sądu w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym. Odnosząc się do zarzutu wnioskodawcy co do powierzenia ministrowi sprawiedliwości nadzoru nad działalnością administracyjną bezpośrednio związaną z realizacją funkcji orzeczniczej, należy również przypomnieć, że w wyroku K45/07 tego rodzaju nadzór został uznany za konstytucyjnie dopuszczalny. Trybunał wskazał, że zasada podziału i równowagi władz nie sprzeciwia się temu, aby minister sprawiedliwości sprawował nadzór nad działalnością administracyjną bezpośrednio związaną z wykonywaniem wymiaru sprawiedliwości, która obejmuje tok i sprawność postępowania w
poszczególnych sprawach, pod warunkiem, że nadzór ten nie ingeruje w swobodę sędziego w zakresie orzekania, w zakresie jurysdykcji. Zaskarżone przepisy artykułu 9 i 9a Prawa o ustroju sądów powszechnych w powiązaniu ze szczegółowymi kompetencjami ministra sprawiedliwości w zakresie zewnętrznego nadzoru nad działalnością administracyjną sądów nie dają podstawy do oceny, jakoby nadzór ten wkraczał w sferę realizacji przez sądy funkcji orzeczniczych, w których sędziowie korzystają z przymiotu niezawisłości. Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że przyznanie ministrowi sprawiedliwości, czyli organowi władzy wykonawczej, kompetencji do sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów nie oznacza, że sądy w zakresie takiej działalności, czyli działalności administracyjnej, stały się częścią władzy wykonawczej. Ponadto ani prezes sądu, ani dyrektor sądu wykonujący zadania w zakresie działalności administracyjnej sądów nie należą do administracji rządowej. Podmioty te, zgodnie z artykułem 21 paragrafem 1 Prawa o ustroju sądów powszechnego, są organami sądu, czyli elementem władzy sądowniczej w znaczeniu organizacyjnym. Z powyższych względów Trybunał Konstytucyjny orzekł, że artykuł 9 i 9a Prawa o ustroju sądów powszechnych są zgodne z artykułem 10 ustępem 1 i artykułem 173 Konstytucji. Następny punkt dotyczy oceny zgodności artykułu 21 paragrafu 3, artykułu 22 paragrafu 1, artykułu 31a paragrafu 1 punktu 1, 3 i 4 Prawa o ustroju sądów powszechnych z artykułem 2, artykułem 10 ustępem 1 i artykułem 173 Konstytucji. Zarzuty KRS dotyczące powyżej wskazanych przepisów znowelizowanej ustawy będą poddane łącznej analizie, ponieważ są ze sobą powiązane i składają się na ogólną ocenę relacji między prezesem sądu a dyrektorem sądu. Odniesienie się do zarzutów wnioskodawcy wymaga krótkiej charakterystyki jednego z podstawowych założeń nowelizacji ustawy. Jest nim wprowadzenie zmian w zasadach kierowania działalnością administracyjną sądu, o której mowa w artykule 8 punkcie 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych. W działalności administracyjnej sądów można wyróżnić zespół czynności polegających na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu. Czynności w tej dziedzinie podlegały wcześniej prezesowi sądu, a w wyniku nowelizacji zostały przekazane na rzecz dyrektora sądu. Pozycja prawna dyrektora jest urzeczywistnieniem idei menedżerskiego zarządzania sądami. Przyznanie kompetencji dyrektorowi ma na celu odciążenie prezesa sądu od niektórych obowiązków administracyjnych. Instytucja dyrektora sądu została wprowadzona od 1 października 2001 roku wraz z wejściem w życie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. W wyniku zmian wprowadzonych ustawą zmieniającą od 1 stycznia 2013 roku znacznie zmieniła się dotychczasowa pozycja dyrektorów w strukturze organizacyjnej sądów, ich kompetencje oraz relacje do prezesa sądu. Zgodnie z artykułem 21 paragrafem 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych dyrektor sądu obok prezesa sądu i kolegium sądu jest jednym z organów sądów. Przepis ten nie był przedmiotem kontroli w niniejszej sprawie. Należy jednak zauważyć, że dyrektor sądu może być traktowany jedynie jako organ sądu w znaczeniu organizacyjnym, nie jest natomiast składnikiem władzy sądowniczej w znaczeniu funkcjonalnym, ponieważ nie uczestniczy w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości ani wykonywaniu innych zadań z zakresu ochrony prawnej. Wniosek KRS opiera się na założeniu, że dyrektor sądu jest elementem władzy wykonawczej. Powyższa kwalifikacja jest jednak nieuprawniona. Nie ma podstaw do zaliczenia dyrektora sądu do władzy wykonawczej, pomimo wynikających z ustawy jego powiązań z ministrem sprawiedliwości. Analiza zakresu kompetencji wynikających z ustawy przyznanych przez ustawodawcę dyrektorom sądów
określonych w kwestionowanym przez wnioskodawcę artykule 31 paragrafie pierwszym punkcie pierwszym prawa o ustroju sądów powszechnych świadczy o tym, że choć te kompetencje są szerokie, nie obejmują czynności związanych z realizacją przez sądy podstawowych funkcji określonych w artykule pierwszym, paragrafie drugim i trzecim prawa o ustroju sądów powszechnych. Dyrektor nie może ponadto ingerować w działalność administracyjną sądu bezpośrednio związaną z wykonywaniem przez sąd zadań z zakresu wymierzania wymiaru sprawiedliwości, nad którą wewnętrzny nadzór i kierownictwo sprawuje prezes sądu. Zadania wykonywane przez dyrektorów sądów należy zaliczyć do sfery działalności administracyjnej, która służy zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych. Ze względu na to, że zadania te nie wkraczają w sferę sprawowania wymiaru sprawiedliwości, nie ma podstaw do przyjęcia, że artykuł 31a, paragraf 1, punkt 1 jest niezgodny z zasadą odrębności i niezależności sądów wyrażoną w artykule 173 Konstytucji. Z kolei, ponieważ dyrektor sądu jest organem sądu, jego pozycja prawna, kompetencje i relacje z prezesem sądu nie mogą być oceniane w świetle zasady podziału i równowagi władz wyrażonej w artykule 10 Konstytucji, ponieważ zagadnienia te nie wiążą się z pozostałymi władzami. Artykuł 10 ustęp 1 jest zatem nieadekwatnym wzorcem kontroli artykułu 31a, paragrafu 1, punktu 1 prawa o ustroju sądów powszechnych. Z tych względów Trybunał orzekł, że artykuł 31a, paragraf 1, punkt 1 prawa o ustroju sądów powszechnych nie jest niezgodny z artykułem 10 ustępem 1 i jest zgodny z artykułem 173 Konstytucji. Dalej w tej grupie zarzutów Krajowa Rada Sądownictwa zakwestionowała artykuł 31a, paragraf 1, punkt 3 prawa o ustroju sądów powszechnych w zakresie dotyczącym kompetencji dyrektora sądu wobec pracowników administracyjnych sądów, przy czym szczególny nacisk został położony we wniosku i na rozprawie na kompetencje dyrektora wobec pracowników sekretariatów wydziałów sądowych. Dla rozpoznania tego zarzutu niezbędna była, czy jest analiza zadań sekretariatów wydziałów sądowych i ocena rozwiązań prawnych dotyczących kierowania pracą sekretariatów i sprawowania nad nimi kontroli oraz nadzoru. Zakres zadań sekretariatów wydziałów sądowych obejmuje wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt sprawy, spraw sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących ich rejestrowaniu, wykonywaniem wydanych w sprawach sądowych zarządzeń prezesa sądu, przewodniczącego wydziału, sędziów i referendarzy sądowych, protokołowaniem na rozprawach i posiedzeniach sądu, sporządzaniem sprawozdań statystycznych, a także innych czynności przewidzianych w regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych. Jest to zatem działalność administracyjna, o której mowa w artykule 8, punkcie 2 prawa o ustroju sądów powszechnych. Według ustawy kompetencje do kierowania działalnością administracyjną sądu w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd zadań, o których mowa w artykule 1, paragrafie 2 i 3 prawa o ustroju sądów powszechnych ma prezes sądu. Kierownictwo prezesa obejmuje zatem przedstawioną wyżej działalność sekretariatów wydziałów. Ponadto prezes sądu w ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego kontroluje działalność sekretariatów wydziałów. Stosownie do ustawy wydziałem kieruje przewodniczący wydziału, którym jest prezes albo wiceprezes sądu lub inny sędzia albo referendarz w Wydziale Ksiąg Wieczystych i Wydziale Gospodarczym do spraw rejestru zastawów. Elementem kierownictwa sprawowanego przez przewodniczącego wydziału jest stały nadzór nad całokształtem pracy sekretariatu wydziału, co wynika z przepisów wykonawczych do prawa o ustroju sądów powszechnych. Pracą sekretariatu wydziału kieruje jego kierownik, który podlega bezpośrednio przewodniczącemu wydziału. Z kolei sędzia przy pomocy asystenta sędziego i sekretarza sądowego kieruje bieg przydzielonych mu spraw, w
tym terminowość wykonywania zarządzeń przez sekretariat wydziału. Wobec tego kompetencje dyrektora sądów wobec pracowników sekretariatów wynikające z artykułu 31a, paragraf 1, punkt 3 Prawa o ustroju sądów powszechnych należy uwzględniać z wzięciem pod uwagę przedstawionych wyżej kompetencji prezesa sądu, przewodniczącego wydziału i sędziów. Zwierzchnictwo służbowe dyrektora sądu wobec tych pracowników nie rozciąga się na dziedziny, w których kompetencje kierownicze i nadzorcze na mocy ustawy i przepisów wykonawczych mają właśnie prezes sądu, przewodniczący wydziału czy sędziowie. Oznacza to, że kompetencje dyrektora obejmują tylko te czynności, które znajdują się poza zakresem działalności administracyjnej, bezpośrednio związanej z wymierzaniem wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej. Ponadto zgodnie z artykułem 31a, paragraf 1, punkt 3, dyrektor sądu wykonuje czynności z zakresu prawa pracy i reprezentuje sąd w tym zakresie, między innymi wobec pracowników sekretariatów wydziałów sądowych. Rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudnieni pracownicy administracyjni sądu, określa dyrektor sądu w porozumieniu z prezesem sądu. I tak to wynika z prawa ustroju sądów powszechnych. Z powyższych względów Trybunał Konstytucyjny orzekł, że artykuł 31a, paragraf 1, punkt 3 prawa ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim wynika z niego, że dyrektor sądu jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników administracyjnych sądów, w tym także pracowników sekretariatów wydziałów sądowych, jest zgodny z artykułem 173 Konstytucji. Ze względu na to, że dyrektor sądu jest organem sądu, Trybunał orzekł, że wzorzec z artykułu 10 Konstytucji jest nieadekwatnym wzorcem kontroli analizowanych przepisów ustawy. I teraz kolejna grupa zarzutów dotyczących z kolei zgodności artykułu 32b, paragrafu 1 i 3, artykułu 32c, paragrafu 1 i 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych z artykułem 2, artykułem 10 i artykułem 173 Konstytucji. Krajowa Rada Sądownictwa kwestionuje artykuł 32b, paragraf 1 i 3 w zakresie, w jakim przepisy te przewidują brak obowiązku ministra sprawiedliwości odwołania dyrektora sądu w razie negatywnego zaopiniowania przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji sprawozdania dyrektora, jak również brak związania wnioskiem prezesa sądu o odwołanie dyrektora sądu. Przy dokonywaniu oceny zgodności z konstytucją kwestionowanych przepisów należy przywołać okoliczność, która już była wspomniana wcześniej, a mianowicie, że działalność dyrektora nie jest bezpośrednio związana z realizacją przez sąd funkcji jurysdykcyjnych. Wobec tego dyrektorowi sprawiedliwości jako organowi, który sprawuje zewnętrzny nadzór nad działalnością sądów, mogła zostać przyznana kompetencja do powoływania i odwoływania dyrektora sądu. Niemniej jednak należy uwzględniać okoliczność, że dyrektor jest organem sądu, stąd też ustawodawca powinien zachować równowagę między kompetencjami organu władzy wykonawczej i organami władzy sądowniczej w procedurze odwoływania dyrektora sądu. Skoro działalność administracyjna sądu jest działalnością pomocniczą i usługową wobec głównych funkcji sądu, to organy władzy sądowniczej składające się z sędziów, jakimi są Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji i Prezes Sądu, powinny mieć większy niż obecnie, wynika to z ustawy, wpływ na odwołanie dyrektora sądu. Trybunał Konstytucyjny zauważa, że w świetle rozwiązań wprowadzonych przez ustawę zmieniającą odwołanie dyrektora sądu zależy wyłącznie od ministra sprawiedliwości. Organy władzy sądowniczej, a więc Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji i Prezes Sądu mają jedynie kompetencje wnioskodawcze.
Nawet zatem wówczas, gdyby działania lub zaniechania dyrektora sądu wpływały negatywnie na funkcjonowanie sądu i w rezultacie znacznie utrudniały realizację zadań w zakresie wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej, organy władzy sądowniczej nie mają skutecznego środka dla przeciwdziałania takiemu stanowi rzeczy. Obecny stan prawny wskazuje na silniejszą pozycję władzy wykonawczej w stosunku do władzy sądowniczej w omawianym zakresie. Kontrola samorządu sędziowskiego i prezesa sądu nad należytym wykonywaniem przez dyrektora sądu powierzonych mu zadań nie jest wystarczająca wobec swobody decyzyjnej ministra. Z tego względu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że artykuł 32b, paragraf 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim nie określa skutków, jakie wywołuje dla ministra sprawiedliwości uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji negatywnie opiniująca sprawozdanie dyrektora sądu, jest niezgodny z artykułem 10 i artykułem 173 Konstytucji. Ponadto artykuł 32b, paragraf 3 ustawy, w zakresie, w jakim nie określa skutków wniosku prezesa sądu do ministra sprawiedliwości o odwołanie dyrektora sądu, jest niezgodny z artykułem 10 ustępem 1 i artykułem 173 Konstytucji. Uzupełnienie procedury odwoływania dyrektora sądu przez ministra sprawiedliwości z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji albo prezesa sądu w taki sposób, aby zapewnić równowagę władzy wykonawczej i władzy sądowniczej, należy do ustawodawcy w wyniku dzisiejszego wyroku. Trybunał zauważa jedynie, że możliwe byłoby wprowadzenie obowiązku odwołania dyrektora sądu w razie złożenia należycie uzasadnionego wniosku przez właściwy organ, albo z kolei innym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie procedury rozstrzygania ewentualnego sporu w razie rozbieżności stanowisk ministra sprawiedliwości z jednej strony, a Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji albo prezesa sądu z drugiej strony. Kolejna grupa zarzutów dotyczyła zgodności artykułu 37g paragrafu 5 i artykułu 37h paragrafu 2-4 Prawa o ustroju sądów powszechnych z artykułem 10 ustępem 1 i artykułem 173 Konstytucji. Ta grupa zarzutów odnosiła się do przepisów dotyczących nadzoru ministra sprawiedliwości nad prezesem sądu. Krajowa Rada Sądownictwa zarzuciła niezgodność artykułu 37g paragrafu 5 w zakresie, w jakim przepis ten nie przewiduje możliwości zakwestionowania przez prezesa lub wiceprezesa sądu uwagi na piśmie sporządzonej przez ministra sprawiedliwości w przypadku stwierdzenia uchybień w kierowaniu sądem albo sprawowaniu wewnętrznego nadzoru administracyjnego. Podobnie w odniesieniu do artykułu 37h paragraf 2-4 ustawy wnioskodawca zarzucił brak możliwości zakwestionowania przez prezesa sądu apelacyjnego odmowy przyjęcia przez ministra sprawiedliwości informacji rocznej o działalności sądów działających na obszarze apelacji w zakresie powierzonych prezesowi zadań. Ustawodawca nie określił następstw zwrócenia uwagi na piśmie przez ministra sprawiedliwości prezesowi lub wiceprezesowi sądu apelacyjnego. Tego rodzaju uwaga może mieć jednak pewne znaczenie wobec kompetencji ministra sprawiedliwości do odwołania prezesa lub wiceprezesa sądu apelacyjnego lub okręgowego w toku kadencji ze względu na rażące niewykonywanie się obowiązków służbowych. Zamiar odwołania wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega ocenie KRS, która jest organem współdecydującym w tej materii. Z kolei zgodnie z artykułem 37 paragrafem 4 Prawa o ustroju sądów powszechnych dwukrotna odmowa przyjęcia informacji rocznej o działalności sądów przez ministra sprawiedliwości oznacza rażące niewywiązywanie się przez prezesa z obowiązków służbowych. Wystąpienie tego rodzaju przesłanki aktualizuje kompetencje ministra sprawiedliwości do odwołania prezesa lub wiceprezesa sądu apelacyjnego w toku kadencji po uzyskaniu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Rozwiązania zawarte w kwestionowanych przepisach nie gwarantują władzy sądowniczej, której elementem jest prezes sądu,
możliwości ochrony jej pozycji oraz nie zapewniają instrumentów zapewniających równowagę wobec wpływu władzy wykonawczej. Pewne gwarancje proceduralne byłyby istotne ze względu na pozycję i autorytet Urzędu Prezesa Sądu, dla którego środki nadzorcze podejmowane przez ministra sprawiedliwości nie są obojętne. Z powyższych względów Trybunał Konstytucyjny orzekł, że artykuł 37g, paragraf 5, w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości wniesienia zastrzeżeń przez prezesa lub wiceprezesa sądu do uwagi na piśmie sporządzonej przez ministra sprawiedliwości, jest niezgodny z artykułem 10 ustępem 1 i artykułem 173 Konstytucji. Ponadto artykuł 37h, paragraf 2, w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości wniesienia zastrzeżeń przez prezesa sądu apelacyjnego do odmowy przyjęcia przez ministra sprawiedliwości informacji rocznej o działalności sądów na obszarze apelacji w zakresie powierzonych prezesowi zadań, jest niezgodny z artykułem 10 ustępem 1 i artykułem 173 Konstytucji. Określenie sposobu weryfikacji zasadności stanowiska ministra sprawiedliwości należy do kompetencji ustawodawcy. Standardy konstytucyjne wymagają co najmniej przyznania prezesowi czy wiceprezesowi sądu prawa do wniesienia zastrzeżeń do uwagi na piśmie ministra sprawiedliwości oraz obowiązku ministra odniesienia się do tych zastrzeżeń. Te same względy przemawiają za wprowadzeniem instrumentów prawnych umożliwiających prezesowi sądu apelacyjnego zakwestionowania zasadności odmowy przyjęcia przez ministra sprawiedliwości informacji rocznej. I wreszcie ocena zgodności artykułu 106c Prawa o ustroju sądów powszechnych z artykułem 2, artykułem 10 i artykułem 178 ustępem 1 Konstytucji. Jest to ostatni zarzut sformułowany przez KRS i dotyczy indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego. Rada wskazuje, że ustawodawca w zakwestionowanym artykule 106c Prawa o ustroju sądów powszechnych nie zamieścił definicji indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego. Ma to zdaniem wnioskodawcy naruszać zasadę określoności przepisów prawnych. Należy jednak stwierdzić, że na podstawie innych przepisów ustawy Prawa o ustroju sądów powszechnych można ustalić, jaki jest przedmiot i cel omawianego planu. Taka analiza tutaj ustawy znajdzie się w pełnym tekście uzasadnienia do dzisiejszego wyroku. Z powyższych względów Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że artykuł 106c jest zgodny z zasadą określoności przepisów prawa wynikającą z artykułu 2 Konstytucji. Z kolei wskazany przez Krajową Radę Sądownictwa jako wzorzec kontroli artykuł 178 ustęp 1 Konstytucji wyraża zasadę niezawisłości sędziowskiej. Należy wskazać, że ocena pracy sędziego, jak i opracowany na jej podstawie indywidualny plan rozwoju zawodowego sędziego nie mogą dotyczyć treści rozstrzygnięć dokonywanych przez sędziego w ramach wykonywania zadań jurysdykcyjnych, czy też czynności podejmowanych w toku rozpoznawania sprawy. W myśl artykułu 106b Prawa o ustroju sądów powszechnych ocenę pracy sędziego przeprowadzają w ramach wizytacji sądu sędziowie, którzy sprawują funkcję wizytatora. Z kolei opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego dokonuje prezes sądu na podstawie podsumowania wyników, znaczy kierując się podsumowaniem wyników oceny pracy sędziego. Według Trybunału prawidłowe jest przyznanie omawianych kompetencji prezesowi sądu, który jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu i organem sądu wywodzącym się spośród sędziów. Jednocześnie Trybunał nie podziela argumentów wnioskodawcy, że powierzenie opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego prezesowi sądu oznacza poddanie tej materii oddziaływaniu ze strony ministra sprawiedliwości jako organu sprawującego nadzór nad działalnością administracyjną sądów.
Nie można uznać, aby minister sprawiedliwości nawet w pośredni sposób uzyskał kompetencje do ingerowania w istotę zasady podziału władzy i niezawisłości sędziowskiej przy opracowywaniu indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego. W konsekwencji Trybunał Konstytucyjny orzekł, że artykuł 106c Prawa o ustroju sądów powszechnych jest zgodny z artykułem 10 ustępem 1 i artykułem 178 ustępem 1 Konstytucji. W drugim punkcie sentencji Trybunał postanowił o odroczeniu utraty mocy obowiązującej przepisów ustawowych uznanych za niezgodne z Konstytucją. Oznacza to, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału, że w okresie odroczenia przepisy te pozostają w dalszym ciągu częścią obowiązującego prawa i mogą być stosowane. Takie rozstrzygnięcie jest motywowane koniecznością pozostawienia czasu dla dokonania niezbędnych zmian ustawowych. Dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję, pani sędzio, za przedstawienie syntetycznie, ale jednocześnie w sposób pełny zasadniczych motywów rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie będą przedstawione zasadnicze motywy zdań odrębnych. Jako pierwszy pan sędzia Zbigniew Cieślak. Pani sędzio. Dziękuję bardzo. Ja też postaram się syntetycznie przedstawić treść mojego zdania odrębnego. Ograniczę się do czterech punktów. Punkt pierwszy. Należy zgodzić się z tezą prezentowaną w tym wyroku, że ustawa zmieniająca mieściła się w pojęciu ustaw regulujących ustrój i właściwość władz publicznych. Nowelizowała ustawy i inne ustawy ustrojowe. A tym samym przeprowadzenie pierwszego czytania projektu tej ustawy na posiedzeniu Sejmu, a nie na posiedzeniu plenarnym, było naruszeniem artykułu 37 ust. 2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej, regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie można jednak się zgodzić z poglądem Trybunału, w którego świetle skierowanie do pierwszego czytania projektu ustawy zmieniającej jako ustawy regulującej ustrój i właściwość władz publicznych na posiedzenie komisji zamiast na posiedzenie Sejmu in pleno nie jest naruszeniem ustawy zasadniczej. Przede wszystkim bowiem stanowi ono konsekwencję naruszenia elementów procesu ustawodawczego unormowanych w artykule 119 ust. 1 Konstytucji poprzez nieprzeprowadzenie wymaganych tym przepisem trzech czytań projektu ustawy. Punktem wyjścia argumentacji na rzecz niezgodności ustawy zmieniającej z artykułem 119 ust. 1 Konstytucji jest dokonanie wykładni tego przepisu ustawy zasadniczej. Uważam, że w tym kontekście niezwykle istotne są wątpliwości w swoim czasie zgłaszane przez profesora Garlickiego, który zauważył, i tu cytat, dopóki model czytań pozostawiony był w całości do ukształtowania w regulaminie Sejmu, nie było przeszkód, no, poza logicznymi, dla wprowadzenia dwóch wersji pierwszego czytania. Skoro jednak model ten znalazł miejsce w Konstytucji, a Konstytucja w żaden sposób nie zaakcentowała odrębności pierwszego czytania, to można bronić poglądu, że wszystkie trzy czytania muszą mieć jednakowe miejsce, a więc muszą odbywać się na posiedzeniach Sejmu. Koniec cytatu. Innymi słowy, autor ten odwołał się do językowego znaczenia tekstu prawnego zawartego w artykule 119 ust. 1 Konstytucji, które, no, wydaje się, że ma pierwszeństwo ze względu na zasadę prymatu wykładni językowej oraz pomocniczości wykładni systemowej i funkcjonalnej. Jak zauważył sam Trybunał w uzasadnieniu wyroku o sygnaturze K31/12, dopuszczenie czytań projektów ustaw na posiedzeniach komisji sejmowych oznacza odstąpienie od literalnej wykładni artykułu 119 ust. 1 Konstytucji, za którym to odstępstwem przemawiają względy praktyczne,
a zwłaszcza zamiar odciążenia Sejmu od rozpatrywania coraz większej liczby projektów ustaw. W nawiązaniu do powyższego przypomnieć należy, że odstąpienie od sensu językowego przepisu muszą uzasadniać szczególnie ważne racje prawne, społeczne, ekonomiczne lub moralne. Tu z kolei odwołuję się do poglądu Lecha Morawskiego. Odstępstwo od językowego znaczenia określenia Sejm, artykuł 119 ust. 1 Konstytucji, na rzecz objęcia nim nie tylko Izby in pleno, ale także Komisji Sejmowej, wymaga zatem wykazania szczególnie istotnych racji za tym przemawiających. Wspomniane względy sprawnościowe, ekonomika postępowania, szybkość, mogą być uznane za wystarczająco doniosłe powody, ale tylko w odniesieniu do projektów ustaw niewymienionych w artykule 123 ust. 1 Konstytucji i powtórzonych w regulaminie Sejmu. Argumenty sprawnościowe nie mogą bowiem zrównoważyć szczególnego traktowania w ramach procedury ustawodawczej ustaw podatkowych, ustaw dotyczących wyboru prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu, Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, ustaw regulujących ustrój i właściwość władz publicznych, a także kodeksów. Artykuł 123 ust. 1 Konstytucji stanowi, że projekty wymienionych w nim ustaw nie mogą być uznane przez Radę Ministrów za pilne. Przepis ten wyraźnie zatem wskazuje preferencje ustrojodawcy, powtórzę, wyraźnie wskazuje preferencje ustrojodawcy odnoszące się do rozwiązania konfliktu wartości w postaci sprawności postępowania ustawodawczego oraz wartości leżących u podstaw działań Sejmu podejmowanych w pełnym składzie. W zakresie wyszczególnionych regulacji ustawowych obowiązuje dyrektywa pierwszeństwa wartości związanych z obradowaniem Izby in pleno, polegających na wszechstronności spojrzenia na normowane kwestie za sprawą uczestnictwa szerokiej, powiedzmy pełnej reprezentacji społeczeństwa oraz pełniejszym konsensusie, większej niż w komisji liczbie posłów popierających wniosek, a przez to odpowiedniej do wagi sprawy legitymacji demokratycznej podejmowanych rozstrzygnięć. Obowiązywanie wspomnianej dyrektywy wyłącza więc odstąpienie od ścisłego interpretowania artykułu 119 ust. 1 Konstytucji w kierunku dopuszczalności usprawnienia prac ustawodawczych przez skierowanie projektu do pierwszego czytania na posiedzeniu komisji. Powyższe podsumowując, pierwsze czytanie projektu ustawy zmieniającej na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oznaczało, moim zdaniem, naruszenie artykułu 119 ust. 1 Konstytucji, jako że nie spełniało konstytucyjnych wymogów jego odbycia w pełnym składzie Sejmu. Ich obowiązywanie jest wynikiem językowej wykładni tego przepisu, której efekty znajdują oparcie w wykładni systemowej, warunkowanej ujawnionymi, choćby w artykule 123 ust. 1 Konstytucji, preferencjami ustrojodawcy. Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę również na niezgodność ustawy zmieniającej z artykułem 112 w związku z artykułem 2 i artykułem 7 Konstytucji. Wprawdzie wzorzec konstytucyjny zawarty w tym pierwszym przepisie ustawy zasadniczej nie został powołany w petitum wniosku złożonego w niniejszej sprawie, niemniej jednak na zasadzie falsa demonstratio non nocet może być uznany za wiążący Trybunał Konstytucyjny w niniejszej sprawie. Tak też zresztą prokurator generalny, takie stanowisko zajął prokurator generalny w stanowisku w niniejszej sprawie. Konkluzja niezgodności ustawy zmieniającej z artykułem 112 Konstytucji jest skutkiem nieakceptowania przeze mnie poglądu prezentowanego w tym wyroku, że naruszenie w toku procesu legislacyjnego norm regulaminu Sejmu nie jest równoznaczne z niezgodnością ustawy z Konstytucją. Wynika to przede wszystkim
z treściowego i funkcjonalnego związku artykułu 112 Konstytucji i Regulaminu, w szczególności artykułu 37, i to podkreślam w wymiarze systemowym, co oznacza konieczność jednoczesnego odczytywania treści normatywnej z obydwu tych aktów, która przecież bezpośrednio przekłada się na zależności funkcjonalne. Tu na marginesie tej uwagi dodam, iż podzielam pogląd prezentowany w doktrynie prawa konstytucyjnego, jak przypuszczam, niezauważony przez Trybunał. Konkretnie mam na myśli pana Piotra Uziębły i Piotra Czarnego, którzy twierdzą, iż uchybienie normom regulaminowym stanowić musi naruszenie ustawy zasadniczej. Odsyłam do pozycji literatury. Inna interpretacja, jak stwierdza Piotr Uziębło, skłania do zadania pytania, właściwie fundamentalnego pytania. Jaki byłby w ogóle sens istnienia regulaminu oraz mogłaby prowadzić do swoistego testowania Trybunału przez legislaturę, która będzie starała się próbować sprawdzić, w którym miejscu leży granica zgodności naruszeń regulaminu z konstytucją, a to już w ewidentny sposób niweczy cały fundament konstytucyjny Rzeczypospolitej, jakim jest zasada demokratycznego państwa prawnego. To jest pogląd pana Uziębły. Powyższy wniosek dotyczący naruszenia artykułu 112 Konstytucji, a pośrednio również artykułu 2 i 7 Konstytucji, wiąże się z przyjęciem, że funkcją tego pierwszego przepisu ustawy zasadniczej jest nie tylko upoważnienie Sejmu do uchwalenia regulaminu określającego jego organizację wewnętrzną i porządek prac, lecz jednocześnie nakaz realizowania norm regulaminowych mających właśnie w świetle Konstytucji moc prawnie wiążącą. Inaczej mówiąc, artykuł 112 Konstytucji jest źródłem mocy prawnej regulaminu Sejmu w ramach oznaczonego w tym przepisu zakresu regulacji. Wynika to z faktu, że uprawnienie Sejmu do normowania spraw wewnętrznych w drodze regulaminu istnieje niezależnie od artykułu 112 Konstytucji, gdyż ma umocowanie w przysługującej władzy organizacyjnej Sejmu, w jaką z natury rzeczy wyposażony jest każdy organ kolegialny. To z kolei pogląd Garlickiego. Niemniej jednak brak regulacji dotyczącej tego zakresu w artykule 112 Konstytucji oznaczałby oderwanie się od Konstytucji, a tym samym niedopuszczalność kwestionowania z tego właśnie konstytucyjnego punktu widzenia naruszeń procedury ustawodawczej regulowanej przez regulamin. Wskazany kierunek interpretacji treści normatywnej artykułu 112 Konstytucji znajduje dodatkowe uzasadnienie w szczególnym charakterze regulaminu Sejmu, będącego swoistym, podjętym autonomicznie aktem, podkreślam, samozwiązania się Izby określonymi regułami. Jak bowiem słusznie zauważa Sokolewicz, cytuję, regulamin jest aktem dotyczącym żywotnych spraw całej Izby, w pełnym jej wewnętrznym zróżnicowaniu, odpowiadającym konstytucyjnej zasadzie pluralizmu politycznego. Im więcej w Izbie ugrupowań i orientacji zabiegających o uwzględnienie wzajemnie sprzecznych interesów i koncepcji, tym bardziej jest niezbędne podporządkowanie ich działań obowiązującym wszystkich reguł, wprowadzających ład, lecz jednocześnie gwarantującym, w szczególności ugrupowaniom mniejszościowym, a więc opozycyjnym, swobodę wyrażania poglądów i stanowisk. Tym samym, ze względu na naturę regulaminu Sejmu jako szczególnego wyrazu woli większości parlamentarnej reprezentującej suwerena, naruszenie unormowań tego regulaminu w toku procesu legislacyjnego musi być postrzegane w kategoriach uchybień w zakresie realizacji zasady demokracji parlamentarnej, będącej przejawem demokratycznego państwa prawnego. No i na koniec
uwagi dotyczące merytorycznego rozstrzygnięcia. Swoje zdanie odrębne uzasadniam w tej mierze tym, że ustawodawcy przysługuje swoboda w kształtowaniu relacji między ministrem sprawiedliwości a organami sądów, prezesem sądu i dyrektorem sądu w zakresie działalności administracyjnej tych ostatnich, do granic jednak nie ingerowania w ten sposób w realizację funkcji jurysdykcyjnej sądów na zasadzie niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. W mojej ocenie zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny regulacje opisane punktem 7, 8, 10 i 11 sentencji tej granicy swobody ustawodawczej nie przekraczają, jako że bezpośrednio nie ingerują w funkcje orzecznicze sądów, a przez to nie łamią zasady równowagi władz. Szersza i to znacznie bardziej rozbudowana argumentacja dotycząca zgodności powyższych przepisów z powołanymi we wniosku wzorcami zostanie zawarta w wersji pisemnej zdania odrębnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie sędzio. Teraz zdanie odrębne przedstawi pani sędzia Maria Gintop-Jankowicz. Pani sędzio. Bardzo. Ja zgłosiłam zdanie odrębne tylko do dwóch punktów sentencji, mianowicie punktów oznaczonych jako punkt 7 i 8. Oznacza to, że inaczej aniżeli Trybunał nie znajduję podstaw, aby uznać za niekonstytucyjne artykuł 32b, paragraf 1, który przewiduje, że minister sprawiedliwości może, akcent na może, odwołać dyrektora sądu, jeżeli Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji negatywnie zaopiniuje sprawozdanie dyrektora. I drugi przepis, którego niekonstytucyjnością orzeczoną przez Trybunał się nie zgadzam, ten sam artykuł 32b, paragraf 3 w części, w jakiej przewiduje, że minister sprawiedliwości może odwołać dyrektora sądu na wniosek prezesa sądu. W moim przekonaniu w obu tych przypadkach, w przypadku tych dwóch przepisów kształtujących procedury odwołania dyrektora sądu, powinien Trybunał uznać konsekwentnie, że również one, podobnie jak kilka innych przepisów stanowiących łącznie pakiet kształtujący status pozycji dyrektora sądu, zgodne są z wskazanymi przez wnioskodawcę wzorcami. Tym bardziej, i pragnę to powiedzieć wyraźnie, że już skoro Trybunał zdecydował się jednakże poddać zaskarżoną ustawę ocenie konstytucyjności, mimo przecież poważnych wątpliwości, których Trybunał nie kryje co do trybu jej uchwalania, to sądzę, że bardzo pożądana była konsekwencja w kontroli według wskazanych wzorców. Podstawowe motywy mojego rozumowania. Przede wszystkim pragnę podkreślić, że w pełni podzielam stanowisko Trybunału, że określenie sposobu zarządzania działalnością administracyjną sądów i nadzorowania tej działalności mieści się w granicach swobody regulacyjnej ustawodawcy zwykłego tak długo, jak długo nie wkracza w sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Tym samym identyfikuje się i uważam za w pełni trafne rozstrzygnięcie Trybunału, że ten model, który przewidziany jest przez zaskarżoną ustawę, model nadzoru nad działalnością administracyjną sądów, zgodny jest z konstytucją, co znajduje wyraz w sentencji wyroku Trybunału uznającego za zgodne wskazanymi wzorcami artykuły 9 i 9a. Niestety stanowisko Trybunału w sprawie przepisów składających się na status prawny dyrektora sądu nie jest konsekwentne. Jakkolwiek jest to grupa przepisów ściśle powiązanych normatywnie, dotyczą przecież tej samej materii i mają służyć realizacji tego samego celu. Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją zaskarżone regulacje dotyczące odwoływania dyrektora, a przy tym w mojej ocenie te zakresowo ujęte dwa punkty sentencji nie są w pełni jednoznaczne
z tym, co zaskarżyła Krajowa Rada Sądownictwa. Otóż Krajowa Rada Sądownictwa zaskarżyła artykuł 32b, paragrafy 1 i 3 Prawa o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim przepisy te nie przewidują, i to jest sformułowane jednoznacznie, że minister sprawiedliwości ma obowiązek odwołania dyrektora sądu w tych dwóch przypadkach wymienionych, opisanych w przepisie. Po pierwsze, w razie negatywnego zaopiniowania sprawozdania dyrektora i podjęcia stosownej uchwały przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji oraz w sytuacji, gdy z wnioskiem o odwołanie dyrektora zwraca się prezes sądu. Tymczasem w punkcie 7 i 8 sentencji Trybunał uznał, że zaskarżone przez Krajową Radę przepisy naruszają obydwa wskazane wzorce, artykuł 10 ust. 1 i artykuł 173 Konstytucji, w zakresie, w jakim, cytuję, przepisy te nie określają skutków, jakie wywołuje dla ministra sprawiedliwości odpowiednio ta uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji i wniosek prezesa sądu o odwołanie dyrektora. Otóż łatwo dostrzec, że zaskarżone przepisy określają skutki w obydwu przypadkach. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji, a także wniosek prezesa sądu stanowią przecież istotną, prawem określoną przesłankę, która pozwala ministrowi sprawiedliwości skorzystać z kompetencji do odwołania dyrektora. Analiza treści zaskarżonych przepisów pokazuje to, co właśnie jest przedmiotem kwestionowanym przez wnioskodawczynię, że minister może odwołać dyrektora sądu i nie ulega wątpliwości, że jest to pozostawione do jego oceny. Co więcej, Trybunał przyjął, że w świetle zaskarżonych przepisów minister sprawiedliwości nie ma obowiązku odniesienia się ani do uchwały Zgromadzenia Ogólnego, ani do wniosku prezesa. I muszę powiedzieć, że dla mnie jest to stwierdzenie wyroku Trybunału niniejszym niepokojące. Dlatego, że w dotychczasowym orzecznictwie Trybunał co do zasady nie zakładał nierzetelności w działaniu najwyższych władz państwowych. Wręcz przeciwnie. Biorąc pod uwagę, że w tej sprawie ani wnioskodawczyni, ani Trybunał nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie takiego zarzutu, należałoby przyjąć, że, zresztą potwierdziła to także rozprawa, że nie było żadnych dowodów, że to rzeczywiście tak będzie. W mojej ocenie należałoby przyjąć, że działający w granicach i na podstawie prawa minister sprawiedliwości nie może pozostać obojętny wobec żadnego, czy to w formie uchwały, czy w formie wniosku, uzasadnionego sygnału, że są nieprawidłowości oceniane przez te organy w działaniu dyrektora. Natomiast wydaje mi się, że przyznanie ministrowi sprawiedliwości właśnie uprawnienia, a nie obowiązku odwołania dyrektora w każdej z tych dwóch sytuacji, mnie prowadzi do wniosku, że minister otrzymuje od ustawodawcy rolę arbitra w przypadku ewentualnego konfliktu pomiędzy prezesem sądu a dyrektorem. Oczywiście zawsze, już nie będę tego za każdym razem podkreślała, w sprawach, które nie są bezpośrednio związane ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości. Tak więc mnie się wydaje, że w obu przypadkach tych przepisów zakresowo uznanych przez Trybunał za niekonstytucyjne, że w istocie obie te zaskarżone regulacje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców co do konieczności zapewnienia pewnego trybu rozwiązywania ewentualnych konfliktów pomiędzy organami sądu. Teraz jeśli chodzi o wzorce. W dzisiejszym wyroku Trybunał, w moim pojęciu w pełni słusznie, nie miał wątpliwości, że ten organizacyjno-techniczny charakter zadań przypisanych dyrektorowi sądu powoduje, że jego działalność może zostać poddana zwierzchniemu nadzorowi ministra sprawiedliwości. Dyrektor jest przecież
wyłącznie organem sądu pojmowanej jako jednostka organizacyjna, czy też może ściślej organizacyjno-budżetowa, a w żadnym wypadku nie jest organem sądu jako organem władzy sądowniczej. I dlatego właśnie ja nie bardzo mogę podzielić ten pogląd większości składu Trybunału, który pomimo tego uznał, że te zasady odwoływania dyrektora sądu naruszają artykuł 173 Konstytucji, który dotyczy niezależności i odrębności, ale wyłącznie władzy sądowniczej, co zresztą zostaje, powiem, rozumienie artykułu 173 Konstytucji zostaje bardzo wyraźnie uzupełnione i rozwinięte w artykule 174 Konstytucji. Skoro dyrektor sądu nie wykonuje czynności jurysdykcyjnych, to w świetle Konstytucji ustawodawca ma swobodę w określeniu zasad powoływania i odwoływania tego organu. W granicach tej swobody mieściło się przyznanie wiodącej roli organowi władzy wykonawczej w procedurze odwołania dyrektora. Wbrew stanowisku wnioskodawcy nie znajduję przepisu Konstytucji, z którego miałby wynikać obowiązek przyznania organom sądów, w skład który wchodzą sędziowie, wiążących kompetencji w zakresie odwołania dyrektora sądu. Podzielam stanowisko marszałka Sejmu, że przewidziana z kolei w artykule 10 ustęp 1 Konstytucji zasada podziału i równowagi władz nie może być odczytywana jako konieczność przyznawania w każdym przypadku organom władzy wykonawczej i władzy sądowniczej równej czy też podobnej pozycji w decydowaniu o wszelkich kwestiach dotyczących, podkreślam, funkcjonowania sądów jako jednostek organizacyjno-budżetowych. Ustawodawca uznał, że logicznym następstwem poszerzenia kompetencji dyrektora powinno być zapewnienie dyrektorowi jednak pewnego niezbędnego pola niezależności od innych organów. I to Trybunał w dzisiejszym wyroku uznał za w pełni dopuszczalne. Po to ta pewna niezbędne pole niezależności ustawowo zapewnione dyrektorowi sądu, po to, aby miał możliwość prawidłowego wykonywania zadań. I to założenie właśnie realizują obydwa zakwestionowane przepisy. I pomimo tego Trybunał uznał je za niezgodne z Konstytucją. Powtarzam, jest to dla mnie o tyle zaskakujące, że zarazem Trybunał nie miał wątpliwości, że konstytucyjne są pozostałe przepisy, które łącznie ten pozycję dyrektora sądu kształtują, a mianowicie między innymi przepisy wyłączające możliwość wydawania przez prezesa poleceń dyrektorowi co do kierowania działalnością administracyjną sądu, a także regulacje nieprzewidujące wpływu prezesa na ustalanie wynagrodzenia dyrektora. W świetle powołanych wzorców konstytucyjnych nie znajduję uzasadnienia, aby prezes sądu miał mieć jeszcze dalej idący wpływ, aniżeli delegata właśnie na odwołanie dyrektora sądu. W mojej ocenie kształt zaskarżonej procedury odwołania dyrektora jest wyrazem poszukiwania kompromisu, jeśli chodzi o wzajemne relacje ministra sprawiedliwości i organów władzy sądowniczej. W mojej ocenie przepisy te nie tylko nie stanowią zaprzeczenia, ale wręcz urzeczywistniają wynikającą z preambuły Konstytucji zasadę współdziałania władz. Przewidują istotny udział organów władzy sądowniczej w podejmowaniu decyzji przez ministra sprawiedliwości. Konkludując, uważam, że rozstrzygnięcie Trybunału w sprawie przepisów o odwoływaniu dyrektora sądu nie znajdują oparcia w powołanych przez wnioskodawcę wzorach konstytucyjnych, a w dodatku pozostają w sprzeczności z główną częścią wyroku. Rozumowanie Trybunału w istocie opiera się na założeniu jakiejś konfliktogenności w działaniu organów państwa, co nie tylko jest dosyć wątpliwe w świetle zaskarżonych przepisów, ale nade wszystko pozostaje poza granicami konstytucyjnej kontroli w niniejszej sprawie i z tych względów złożyłam zdanie odrębne. Dziękuję pani sędzio.
Teraz o przedstawienie zdania odrębnego proszę pana sędziego Wojciecha Hermelińskiego. Panie sędzio. Dziękuję panie przewodniczący. Złożyłem zdanie odrębne do części pierwszej punktu 1, 3, 6 i 9 sentencji wyroku Trybunału oraz do części drugiej sentencji w zakresie postanowienia o odroczeniu utraty mocy obowiązującej przez zaskarżone przepisy. W moim przekonaniu kwestionowana nowelizacja została uchwalona z rażącym naruszeniem zasady prawidłowej legislacji oraz zasady legalizmu. W rezultacie należy uznać, że była ona nieważna ex tunc i nie doprowadziła do skutecznej zmiany prawa o ustroju sądów powszechnych. W związku z tym nieprawidłowe jest także postanowienie o odroczeniu utraty mocy obowiązującej przez te przepisy, które miały zostać znowelizowane w niekonstytucyjny sposób. Skoro ustawa nie zaistniała, no to oczywistym jest, że niczego nie można było przecież odroczyć. Niezależnie od powyższego negatywnie oceniam też trzy rozwiązania merytoryczne proponowane w nowelizacji dotyczące relacji pomiędzy prezesem sądu a dyrektorem sądu, to znaczy zakaz wydawania przez prezesa sądu poleceń dotyczących pracowników sądów innych niż sędziowie, referendarze sądowi, asystenci sędziów, uczynienie dyrektora sądu jedynym zwierzchnikiem służbowym pracowników sądów innych niż sędziowie, referendarze sądowi, asystenci sędziów i brak gwarantowanego ustawą jakiegokolwiek wpływu prezesa sądu na wynagrodzenie dyrektora sądu. Przechodząc do kwestii związanych z trybem uchwalenia, czyli kwestia wadliwości trybu legislacyjnego. W moim przekonaniu tutaj nie ulega wątpliwości, że zaskarżona ustawa w sposób oczywisty dotyczy ustroju władz publicznych, zresztą z tym się wszyscy zgadzają i z tego powodu jej pierwsze czytanie powinno było odbyć się na plenarnym posiedzeniu Sejmu, co też jest w świetle regulaminu niesporne. Naruszenie tej zasady wyrażonej w artykule 37 ust. 2 regulaminu Sejmu, który realizował upoważnienie artykułu 112 Konstytucji, oznacza dla mnie rażące naruszenie zasady legalizmu wyrażonej w artykule 7 Konstytucji, a ponieważ miało ono miejsce w procesie stanowienia aktów prawnych, także naruszenie zasady poprawnej legislacji, o jakiej mowa jest w artykule 2 Konstytucji. I za tym przemawiają w skrócie, oczywiście już podając następujące trzy argumenty. Po pierwsze, bezdyskusyjna zasada legalizmu dotyczy wszystkich bez wyjątku podmiotów, także Sejmu. Jest on w pozycji o tyle uprzywilejowanych w stosunku do innych organów państwa, że wiele kwestii z zakresu organizacji wewnętrznej i funkcjonowania może uregulować w przyjętym przez siebie regulaminie, co wynika właśnie z artykułu 112 Konstytucji przed chwilą przeze mnie wspomnianego. Wobec tego zasadne jest oczekiwanie, że będzie on, to znaczy Sejm, respektował ustalone przez siebie zasady, a jeżeli z jakichś powodów uznaje je za nieefektywne czy też wadliwe, to prowadzi do ich zmiany. Sejm jako organ upoważniony do stanowienia aktów powszechnie obowiązującego prawa powinien przecież sam być wzorem praworządności. Po drugie, uważam, że naruszenie zasady legalizmu nie podlega żadnemu stopniowaniu, na przykład ze względu na rangę naruszonych przepisów, ich treść czy też motywację organu państwa. Z definicji przecież każde naruszenie prawa przez organy państwa jest naruszeniem zasady legalizmu. Nie jest dopuszczalne udzielanie od tej zasady żadnej dyspensy i w tym kontekście jako kuriozalny należy ocenić argument legislatora biorącego udział w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 14 grudnia 2010 roku, była już o tym mowa na rozprawie, który wątpliwości posłów co do właściwego trybu procedowania zbył stwierdzeniem, że marszałek Sejmu podjął decyzję, że oba projekty nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych kieruje do pierwszego czytania na posiedzeniu komisji, czyli żadnych reguł nie naruszamy, koniec cytatu. Inna interpretacja artykułu 7 Konstytucji pozbawiłaby go jego gwarancyjnego charakteru jako źródła ochrony obywateli przed arbitralnym stosowaniem prawa przez organy państwa. Na marginesie można postawić tutaj pytanie, czy analogiczne stopniowanie w cudzysłowie konstytucyjności wad legislacyjnych byłoby dopuszczalne, gdyby na przykład do pierwszego czytania na posiedzeniu Komisji Sejmowej skierowano nowelizację Konstytucji, bo przecież artykuł 37 regulaminu Sejmu także i tę materię nakazuje rozpatrywać na posiedzeniu plenarnym. Dlatego też w moim przekonaniu żadne inne działania Sejmu, jak już wspominane, wysłuchanie publiczne, mnogość posiedzeń komisji nie mogą w żadnym wypadku walidować naruszenia zasady legalizmu. I trzeci argument, po trzecie, sprzeciwiam się zdecydowanie twierdzeniu, że nieprawidłowa forma przeprowadzenia pierwszego czytania jest zawsze pozbawiona wpływu na treść przyjętych rozwiązań.
Przede wszystkim bezdyskusyjnie to posiedzenie plenarne sprzyja uświadomieniu wszystkim posłom treści rozpatrywanych rozwiązań, co w wypadku ustaw dotyczących ustroju władz publicznych jest szczególnie wskazane. W tym sensie skierowanie projektu ustawy do pierwszego czytania do komisji sejmowych pośrednio sygnalizuje posłom, że jest to projekt zwykły, nie dokonujący reform systemowych i nie wymagający ich szczególnej uwagi. Tymczasem analizowana nowelizacja zawierała ważne zmiany systemowe w zakresie relacji między władzą sądowniczą i władzą wykonawczą, które na dodatek miały charakter kontrowersyjny i wymagały pogłębionych analiz. Wybór formy pierwszego czytania ma też znaczenie dla możliwości kształtowania treści ustawy przez posłów. W czasie drugiego czytania prawo do zgłaszania poprawek nie przysługuje już bowiem indywidualnym posłom, tylko i grupom. Wynika z artykułu 45 regulaminu. Posłowie nie biorący udziału w pierwszym czytaniu projektu na posiedzeniu komisji, czy to osobiście, czy za pomocą uwag, czy też propozycji poprawek zgłoszonych na piśmie, na dalszych etapach postępowania mają więc ograniczoną możliwość działania. Druga kwestia, jeśli chodzi o sprawy, nazwijmy je formalne, to jest kwestia naruszenia obowiązku konsultacji projektu z Krajową Radą Sądownictwa. Uważam tutaj również za ewidentne niedochowanie podczas uchwalania zaskarżonej ustawy zasad obowiązkowych konsultacji z Krajową Radą Sądownictwa. Zaprezentowane w wyroku Trybunału Konstytucyjnego stanowi moim zdaniem kontynuację wadliwej praktyki Trybunału Konstytucyjnego wynikającej z poprzednich orzeczeń i deprecjonującej, jak również można powiedzieć relatywizującej uprawnienia opiniodawcze Krajowej Rady Sądownictwa wynikające bezpośrednio z Konstytucji. Uważam, że Krajowa Rada Sądownictwa powinna mieć prawo i obowiązek zaopiniowania każdego projektu ustawy dotyczącego sędziów i sądów na wczesnym etapie prac parlamentarnych oraz po każdej istotnej zmianie ocenianych regulacji na kolejnych etapach, czy to wcześniejszych, czy późniejszych, czy przedparlamentarnych, czy już parlamentarnych. Opinia tego organu w całości powinna być przedstawiona wszystkim posłom w takim terminie, aby istniała jeszcze możliwość uwzględnienia proponowanych zmian w projekcie ustawy. Spełnienie wymogu konsultacji z Krajową Radą Sądownictwa na etapie rządowym co do zasady nie zwalnia w moim przekonaniu Sejmu z obowiązku zasięgnięcia opinii tego organu na etapie parlamentarnym. W żadnym wypadku dla spełnienia wymogu konsultacji nie wystarczy krótka wzmianka w uzasadnieniu projektu ustawy, że zostało on negatywnie zaopiniowane przez Krajową Radę Sądownictwa, ani też sam udział przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa w posiedzeniach komisji sejmowych lub też Sejmu. Krajowa Rada Sądownictwa jest przecież ciałem kolegialnym i podejmuje decyzję w formie uchwał. W niniejszej sprawie Krajowa Rada Sądownictwa nie wydała opinii o projekcie ustawy nowelizującej na etapie prac parlamentarnych, mimo że miała na to prawie 9 miesięcy. To zaniechanie jednak w moim przekonaniu nie zmienia faktu, że także Sejm nie zobowiązał Krajowej Rady Sądownictwa do przedstawienia stanowiska w sprawie projektu ustawy. Posłom nie doręczono również pełnych tekstów wcześniejszych opinii tego organu. W uzasadnieniu rządowego projektu nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych wspomniano tylko w ocenie skutków regulacji, że Krajowa Rada Sądownictwa wydała opinię, a następnie przedstawiono zbiorczą listę uwzględnionych uwag zgłoszonych przez wszystkie podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych. Nie czyni to w żadnym wypadku zadość wyrażonemu w pełnoskładowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygnaturze K39 z roku 2007 obowiązkowi rozważenia przez Sejm stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa. Brak takiego formalnego obowiązku doręczania posłom opinii Krajowej Rady Sądownictwa nie może przecież zwalniać Sejmu z dbałości o wykorzystanie wszystkich niezbędnych źródeł wiedzy o roztrząsanej materii, gdyż inaczej konsultacje z organami czy z organizacjami, co do których taki obowiązek istnieje, staje się przecież fikcją. I przechodząc już do kwestii merytorycznych. Pierwsza rzecz to są relacje pomiędzy prezesem i dyrektorem sądu w sprawach pracowniczych. Uważam, że artykuł 21 paragraf 3, artykuł 31a paragraf 1 punkt 3 prawa o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim pozbawiają prezesa sądu bezpośredniego wpływu na sytuację pracowniczą tych, można tak nazwać pozaorzeczniczych pracowników sądu, nie mogą zostać uznane za zgodne z artykułem 173 Konstytucji. Moim zdaniem całkowite pozbawienie prezesa sądu możliwości oddziaływania na administrację sądową, nie tylko na przykład na księgowość, czy też różnego rodzaju pracowników pomocniczych, ale także pracowników sekretariatu, czy protokolantów nie będących asystentami sędziów, może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie sądów. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do sytuacji, że zatrudnianie, a nawet nagradzanie i awansowane będą osoby, które
z punktu widzenia sędziów reprezentowanych przez prezesa sądu nie spełniają wymogów dotyczących wiedzy, kwalifikacji lub umiejętności albo też z innych powodów, np. utraty zaufania sędziów, nie są w stanie właściwie wywiązywać się z powierzonych im obowiązków. Konieczność zapewnienia wpływu prezesa sądu na sytuację pracowników sądu jest szczególnie widoczna w odniesieniu do pracowników sekretariatu wydziałów sądowych. Prezes sądu ma bowiem obowiązek przeprowadzania kontroli działalności tych jednostek organizacyjnych administracji sądowej, co wynika z artykułu 37b, paragraf 1, punkt 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych. Pozbawienie go wobec tego jakichkolwiek możliwości wyciągnięcia konsekwencji z dokonanych ustaleń jest więc nielogiczne. Moim zdaniem dla zapewnienia sprawności wymiaru sprawiedliwości nie wystarczy przyznanie prezesowi sądu prawa do określenia potrzeb sądu czy współdziałania w rozmieszczaniu stanowisk, jak o tym mowa w artykule 32, paragraf 3 i 31a, paragraf 1, punkt 4 Prawa o ustroju sądów powszechnych. Nie są to bowiem instrumenty władczego oddziaływania prezesa sądu na dyrektora sądu i nie pozwalają na rozwiązanie sytuacji konfliktowych. Nie ma też większego znaczenia, że pewne uprawnienia prezesa sądu i przewodniczących wydziału w stosunku do pracowników sekretariatu wydziałów sądowych zostały mu zagwarantowane zarządzeniem ministra sprawiedliwości w postaci regulaminu urzędowania sądu, czyli aktem nie tylko, nawet nie podustawowym, ale podustawowym, można tak powiedzieć. Tego typu regulacje muszą znaleźć się w ustawie. Rozporządzenie nie może bowiem zmieniać ustawowej zasady, że zwierzchnikiem służbowym pracowników pozaorzeczniczych sądów jest wyłącznie dyrektor sądu. Akty wykonawcze nie mogą skutecznie wprowadzać dualizmu w zarządzaniu tymi pracownikami, skoro ustawa przewiduje monopol dyrektora sądu w tym zakresie i pozwala mu podejmować decyzje personalne także wbrew prezesowi sądu. W razie ewentualnego konfliktu między prezesem sądu a dyrektorem sądu, na przykład co do zasad współpracy pracowników sądowych z poszczególnymi sędziami, pracownicy musieliby się podporządkować woli dyrektora sądu. To on jest właśnie zwierzchnikiem służbowym pracowników pozaorzeczniczych sądu we wszystkich sferach przewidzianych w kodeksie pracy, a więc między innymi także w zakresie egzekwowania odpowiedzialności służbowej tych pracowników. Uważam, że prezes sądu musi mieć przynajmniej minimalne instrumenty oddziaływania na pozaorzeczniczych pracowników sądu. Mogą to być zarówno środki dyscyplinujące, jak i motywujące, pośrednie i bezpośrednie. Ich elementem powinno być wydawanie poleceń dyrektorowi sądu, który jako organ bieżący administracji sądowej byłby odpowiedzialny za ich wykonanie. Na przykład w zakresie nagród uznaniowych dla pracowników, preferencji wysyłania na szkolenia, czy też pierwszeństwa wyboru terminu urlopu. Nie widzę również przeszkód, aby bieżące administrowanie, na przykład kontrolę obecności w pracy, przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków o urlop w sprawach kadrowych pozostawić dyrektorowi sądu. Szczegółowy podział kompetencji między prezesa i dyrektora powinien określić ustawodawca. I kwestia związana jeszcze z wynagrodzeniem dyrektora sądu. Z podobnych powodów w moim przekonaniu konieczne jest przyznanie prezesom sądu wpływu na ustalenie wynagrodzeń działających w tych sądach dyrektorów. Wysokość wynagrodzenia, zwłaszcza składniki uznaniowe, mogą bowiem stanowić dowód uznania dla pracy dyrektora sądu, a ich brak może go dyscyplinować i motywować do pracy zgodnej z potrzebami sędziów. Kwestia wynagrodzeń należy do sfery administracji budżetowej, wobec czego ogólne zasady w tym zakresie może ustalać minister sprawiedliwości. Podejmowanie decyzji o wynagrodzeniach konkretnego dyrektora sądu powinno jednak uwzględniać opinię sędziów reprezentowanych przez prezesa sądu. Zaskarżona ustawa takiego mechanizmu nie przewiduje. Jedynym przejawem udziału czynnika sędziowskiego w ustalaniu wynagrodzenia dyrektorów sądów jest przyznanie Krajowej Radzie Sądownictwa prawa do wydania opinii na temat rozporządzenia ministra sprawiedliwości, które tę kwestię reguluje. Z tym, że wydawane w tym trybie opinie nie są dla ministra wiążące, a ponadto dotyczą abstrakcyjnego aktu normatywnego, którego stosowanie w praktyce w stosunku do konkretnych dyrektorów sądów nadal pozostaje w wyłącznej kwestii ministra sprawiedliwości. I na koniec chciałem zwrócić uwagę, że niniejsza sprawa jest kolejną okazją do oceny przeprowadzanych ostatnio kontrowersyjnych według mnie reform sądownictwa. Przedmiotem orzekania było już na przykład zamrożenie wynagrodzeń sędziów, czy też reorganizacja, czy jak to woli likwidacja sądów rejonowych. Nie negując oczywistej potrzeby dokonywania celowych zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości, dostrzegam negatywne konsekwencje związane ze sposobem i kierunkiem ich przeprowadzania. Podobne problemy można zresztą obserwować w innych państwach europejskich, w których także narasta napięcie między władzą wykonawczą a sądowniczą, na przykład w sprawie Kiński przeciwko Czechom, dotyczącej prób wywierania przez ministra sprawiedliwości wpływu na wynik postępowania w konkretnej sprawie reprywatyzacyjnej za pomocą domagania się dostarczania informacji przez sędziego czy sędziów o przebiegu sprawy.
Z tego powodu uważam, że wydanie przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w niniejszej sprawie powinno być poprzedzone szczególnie wnikliwą oceną zaskarżonych przepisów i analizą możliwych dalekosiężnych skutków sformułowań zawartych w uzasadnieniu wyroku. Tej refleksji w niniejszej sprawie mi zabrakło. To tyle na dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie sędzio. Teraz pani sędzia Teresa Liszcz jako czwarta przedstawi swoje zdanie odrębne. Pani sędzio. Ja zgłosiłam zdanie odrębne do dwóch punktów części pierwszej wyroku. To jest do punktu pierwszego litera A i do punktu szóstego. W punkcie 1a wyroku Trybunał Konstytucyjny oddalił zarzut wnioskodawcy dotyczący naruszenia trybu ustawodawczego, którym została uchwalona ta ustawa, przez przeprowadzenie pierwszego czytania jej projektu na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zamiast na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Trybunał Konstytucyjny uznał, że jest to wyłącznie naruszenie artykułu 37 ustęp 2 uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, regulamin Sejmu. I że to naruszenie regulaminu nie przekłada się na naruszenie wskazanych we wniosku wzorców konstytucyjnych, w szczególności zasady demokratycznego państwa prawnego i zasady legalizmu. Nie zgadzam się ze stanowiskiem Trybunału w tej kwestii. Uważam bowiem, że zaskarżona ustawa została uchwalona z naruszeniem tych zasad i z tego powodu jest w całości niekonstytucyjna. Motywy mojego stanowiska są następujące. A nie ulega wątpliwości, że pierwsze czytanie projektu zaskarżonej ustawy odbyło się w dniu 14 grudnia 2010 roku na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Oczywiste jest również, że powinno się ono odbyć zgodnie z artykułem 37 ustęp 2 regulaminu na posiedzeniu plenarnym Sejmu, ponieważ projekt ustawy dotyczył zmian w ustawie regulującej ustrój i właściwość władz publicznych, w szczególności władzy sądowniczej. Przed przystąpieniem komisji do merytorycznych obrad przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa oraz niektórzy posłowie podnosili kwestię naruszenia artykułu 37 ustęp 2 regulaminu. Jednakże prowadzący obrady po konsultacji z legislatorem uznał, że decyzja marszałka Sejmu o skierowaniu projektu do pierwszego czytania na posiedzeniu komisji sanuje to naruszenie. W przedstawionej sytuacji naruszenie artykułu 37 ustęp 2 regulaminu jest ewidentne, a przy tym dokonane przez komisję, de facto przez posłów reprezentujących większość sejmową, w pełni świadomie. Problem konstytucyjny polega w tej sprawie na tym, czy jest to wyłącznie naruszenie regulaminu Sejmu, jak uznał Trybunał Konstytucyjny, czy też to naruszenie regulaminu oznacza jednocześnie naruszenie konstytucji. Konstytucja, jak wiadomo, reguluje procedurę ustawodawczą ogólnie. W sprawie czytań projektów ustaw artykuł 119 ustęp 1 Konstytucji stanowi tylko, że Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach. Nie wynika z tego postanowienia wprost, czy owe czytania powinny odbywać się na forum Sejmu in pleno, czy też mogą być przeprowadzane na posiedzeniach komisji sejmowych. Należy zwrócić jednak uwagę, że nazwa Sejm występuje w Konstytucji, w szczególności w jej rozdziale czwartym zatytułowanym Sejm i Senat, wiele razy, w tym w kontekstach niepozwalających wątpić, że oznacza ona Sejm in pleno, np. artykuł 96, 98, 104, ust. 2 i wiele innych. Stwarza to moim zdaniem podstawę do mniemania, że ta sama nazwa we wszystkich postanowieniach Konstytucji, nazwa Sejm, oznacza to Sejmu, Sejm in pleno, o ile z brzmienia postanowień Konstytucji nie wynika nic innego. To domniemanie dotyczy również artykułu 119 ustęp 1 Konstytucji odnoszącego się do czytań projektów ustaw, które co do zasady powinny odbywać się wszystkie na posiedzeniach plenarnych Sejmu. Należy zresztą zwrócić uwagę, że w doktrynie prawa konstytucyjnego i wcześniej przedkonstytucyjnej i na gruncie obecnej Konstytucji przyjmuje się co do zasady, iż czytanie projektu ustawy oznacza prezentację projektu ustawy na plenarnym posiedzeniu Sejmu. A między czytaniami na plenarnym posiedzeniu, czyli debatą na plenarnym posiedzeniu Sejmu, raczej debatami, odbywają się prace w komisji. Jednakże Konstytucja w artykule 112 odsyła do uregulowania w regulaminie uchwalonym przez sam Sejm organizacji wewnętrznej porządku prac Sejmu oraz trybu powoływania i działalności jego organów. To upoważnienie dotyczy w szczególności porządku prac Sejmu nad uchwalaniem ustaw i uchwał, w tym czytania projektów ustaw.
Tej ostatniej kwestii artykuł 37 ust. 1 regulaminu stanowi, że pierwsze czytanie przeprowadza się na posiedzeniu Sejmu lub komisji. Przyjmuję więc tym samym domniemanie wynikające z artykułu 119 ust. 1 Konstytucji, jak należy sądzić, z powodów pragmatycznych, ze względu na ekonomię procesu legislacyjnego i sprawność działania Sejmu. Równocześnie jednak ust. 2 artykułu 37 regulaminu przesądza, że pierwsze czytanie wymienionych w nim projektów ustaw o zmianie konstytucji, budżetowych, podatkowych, dotyczących wyboru prezydenta, Sejmu i Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, regulujących ustrój i właściwość władz publicznych, a także kodeksów, przeprowadza się na posiedzeniu, domyśle plenarnym Sejmu. Zwraca uwagę zbieżność tego wyliczenia z zawartym w artykule 123 Konstytucji wyliczeniem ustaw, które nie mogą być uchwalane w trybie pilnym. Nie ulega wątpliwości, że w tym postanowieniu regulaminu chodzi o projekty najważniejszych ustaw, które mogą być przedmiotem pracy Sejmu i że w świetle tego postanowienia nie można stawiać znaku równości między pierwszym czytaniem na forum całego Sejmu i na forum komisji sejmowej. I to bynajmniej nie tylko ze względów prestiżowych. Pierwsze czytanie zawiera prezentację treści projektu wraz z uzasadnieniem wszystkim posłom, którzy powinni mieć możliwość uczestnictwa w nim. W czasie plenarnego posiedzenia Sejmu nie powinny, co do zasady, pracować komisje sejmowe. W czasie czytania na posiedzeniu plenarnym można zadawać pytania wnioskodawcy projektu, zgłaszać bez ograniczeń poprawki, a Sejm in pleno może odrzucić projekt w pierwszym czytaniu. Prezentacja ta jest skierowana również do społeczeństwa za pomocą transmisji przy pomocy mediów elektronicznych, która ogranicza się z reguły do posiedzeń plenarnych Sejmu. W wypadku odbywania pierwszego czytania projektu ustawy na posiedzeniu komisji sejmowej, posłowie nie wchodzący w skład danej komisji mogą nie móc wziąć udziału w nim lub też mieć utrudniony aktywny udział w procesie legislacyjnym, w tym zgłaszaniu poprawek, gdyż zazwyczaj w Sejmie posiedzenia wielu komisji odbywają się równocześnie. Wymaganie przeprowadzenia pierwszego czytania projektów enumeratywnie wyliczonych najważniejszych ustaw na posiedzeniu plenarnym Sejmu nie ma charakteru czysto formalnego, lecz należy do konstytutywnych cech procesu ustawodawczego, których naruszenie może mieć wpływ na jego wynik. Co nie znaczy, że wpływ taki musi być wykazany w wypadku konkretnej ustawy. Skądinąd nie jest to moim zdaniem wykonalne, gdyż nawet w razie powtórzenia procesu legislacyjnego z przeprowadzeniem pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym Sejmu, czyli we właściwy sposób, przeprowadzenie tego czytania nie byłoby miarodajne, jako że pozostałe okoliczności tej powtórnej procedury nigdy nie będą identyczne jak w przypadku pierwszego postępowania. Wystarczy więc sama możliwość tego, że naruszenie proceduralne może samo potencjalna możliwość wpływu naruszenia procedury na efekt końcowy procesu legislacyjnego. Należy zwrócić uwagę, że artykuł 37 ust. 3 regulaminu stanowi, że marszałek Sejmu może skierować do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu wszelkie inne projekty ustaw, a także projekty uchwał, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. To jest, jak sądzę, w sytuacji, gdy są one ze względu na treść bądź szczególne okoliczności powstania, szczególnie społecznie doniosłe lub budzą zainteresowanie opinii publicznej. Należy zauważyć, że regulamin Sejmu nie dopuszcza zmiany trybu pierwszego czytania w odwrotnym kierunku. To jest zarządzenie marszałka Sejmu o przeprowadzeniu pierwszego czytania projektu ustawy należącej do grupy najważniejszych ustaw wymienionych w artykule 37 ust. 2 regulaminu na posiedzeniu komisji, co miało miejsce w procedurze uchwalenia zaskarżonej ustawy. Należy zwrócić przy tym uwagę, że artykuł 37 regulaminu wyraźnie zwrot posiedzenie Sejmu odnosi tylko do posiedzenia Sejmu in pleno, od których odróżnia posiedzenia komisji. Nie mam więc wątpliwości co do tego, że w rozpatrywanej sprawie naruszenie postanowień regulaminu w sprawie pierwszego czytania ustawy oznacza jednocześnie naruszenie konstytucji. Regulamin Sejmu nie jest zwykłą uchwałą Sejmu, lecz autonomicznym aktem tej Izby równym statusem ustawie opartym wprost na artykule 112 Konstytucji, w stosunku do której jest aktem wykonawczym. Regulacje regulaminowe dotyczące spraw określonych w tym postanowieniu są z woli ustrojodawcy rozwinięciem, a niekiedy uzupełnieniem regulacji konstytucyjnych. Mają doniosłe znaczenie dla zapewnienia jawności procedury legislacyjnej praw posłów należących do mniejszości parlamentarnej. Organy Sejmu mają niewątpliwie obowiązek przestrzegać regulacji, które Sejm autonomicznie w zgodzie z Konstytucją uchwalił.
Obowiązek ten jest wyrażony wprost w artykule 7 Konstytucji, stanowiącym, że organy władzy publicznej, a więc w szczególności Sejm, działają na podstawie i w granicach prawa. Naruszenie artykułu 37 ust. 2 regulaminu, związanego bezpośrednio z artykułem 112 i z artykułem 119 Konstytucji, ustanawiającym zasadę trzech czytań projektu ustawy, oznacza, że Sejm przez swoje organy, Marszałka Sejmu oraz Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, złamał wyrażoną bardzo stanowczą w artykule 7 Konstytucji zasadę legalizmu. Naruszenie to wiąże się z ograniczeniem demokratyzmu procesu ustawodawczego, co oznacza, że został naruszony również artykuł 2 Konstytucji wyrażający zasadę demokratycznego państwa prawnego. Tolerowanie tego rodzaju poważnych naruszeń proceduralnych przy uchwalaniu ustaw oznacza, że Trybunał Konstytucyjny nie pełni należycie roli strażnika zasad konstytucyjnych i przyczynia się do powstania u uczestników procesu legislacyjnego niebezpiecznego przekonania, iż wymagania formalne dotyczące tego procesu są nieistotne, skoro ich naruszenie nie rodzi żadnych konsekwencji. Jeżeli chodzi o punkty wyroku odnoszące się do zarzutów merytorycznych, w większości przypadków zgadzam się z rozstrzygnięciem Trybunału. Nie zgadzam się natomiast z punktem 6, który dotyczy artykułu 31a, punkt 3, dotyczącym tego, kto jest zwierzchnikiem służbowym i kto wykonuje czynności z zakresu prawa pracy, czyli reprezentuje sąd jako pracodawcę w stosunku do pracowników sądu z wyłączeniem sędziów, referendarzy oraz asystentów sędziów. Tutaj w jednej grupie, w tym punkcie trzecim, zostali pomieszczeni wszyscy pracownicy administracyjni i obsługi sądu, włącznie z pracownikami sekretariatu wydziałów. I właśnie o tę grupę pracowników sądowych mi chodzi. Są to bowiem pracownicy, których praca, który sposób wykonywania obowiązków bezpośrednio wpływa na prawidłowość toku postępowania, w toku działalności sądu w zakresie wymiaru sprawiedliwości, innych zadań z zakresu ochrony prawnej. Artykuł 31a rozpatrywany, punkt 3, należy zresztą rozpatrywać w kontekście artykułu 9a, paragraf 1 i artykułu 22, paragraf 1, punkt 1, literka a. W tych ostatnio wymienionych w przepisach ustawa stanowi, że wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością sądów, w cudzysłowie administracyjną, ale w zakresie dotyczącym zapewnienia sprawności wymiaru sprawiedliwości i zadań z zakresu ochrony prawnej, sprawuje prezes sądu. No, a jak powiedziałam, raczej chyba nie ulega wątpliwości, że ogromne znaczenie w tym zakresie ma praca sekretariatów wydziałów sądów. A więc z tych dwóch pierwszych przepisów, artykułu 9a, paragraf 1, 22, paragraf 1, punkt 1, punkt a, literka a, wynika, że nad działalnością sekretariatów nadzór ma sprawować, czy kierować wręcz działalnością sekretariatów prezes sądu. A z drugiej strony, według punktu 3 artykułu 31a, zwierzchnikiem służbowym pracowników sekretariatów jest dyrektor sądu. Co to znaczy, że jest zwierzchnikiem służbowym? To oznacza przede wszystkim, że tylko on ma prawo wydawania poleceń służbowych, bo zwierzchnik służbowy wydaje polecenia pracownikom. Poza tym to on wykonuje czynności z zakresu prawa pracy dotyczące zmiany umowy, awansu, czy chodzi o stanowisko, czy awansu finansowego. On nakłada kary porządkowe na pracowników zatrudnionych na podstawie umowy lub w innej formie realizuje odpowiedzialność służbową. A więc rzeczywiste instrumenty kierowania pracownikami i pociągania ich do odpowiedzialności ma dyrektor sądu, a prezes sądu, którego polecenie zostało wykonane, jeżeli je wydał sam bezpośrednio, albo który dostrzega inne naruszenie obowiązków, może się zwracać do dyrektora sądu z niewiążącym wnioskiem o nałożenie kary porządkowej. To jest moim zdaniem sytuacja niedopuszczalna i uważam, że ten przepis narusza artykuł 173 Konstytucji. I z tych względów
czułam się w obowiązku złożyć zdanie odrębne. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pani sędzio. Teraz proszę o przedstawienie zdania odrębnego przez sędziego Piotra Tuleję. Panie sędzio, proszę bardzo. Na podstawie artykułu 68 ust. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zgłaszam zdanie odrębne do części pierwszej, punkt 1a, 6 i punkt 12 wyroku. Podzielam większość przedstawionych tutaj poglądów na temat naruszenia trybu ustawodawczego. Nie będę ich powtarzał, natomiast chciałem zwrócić uwagę na pewne dodatkowe kwestie. Mianowicie kontrola trybu ustawodawczego sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny ma szczególny charakter. Nie polega ona na porównywaniu treści hierarchicznie zróżnicowanych norm. Polega na ustalaniu, czy podmioty uczestniczące w procedurze prawodawczej przestrzegają reguł tej procedury. To jest jakościowo odmienna kontrola. Wskazuje na to artykuł 42 o Trybunale Konstytucyjnym, w szczególności zawarte tam sformułowanie dochowanie trybu określonego przepisami prawa. Te przepisy prawa to nie tylko przepisy konstytucji określające tryb stanowienia aktów normatywnych. Taka wykładnia oznaczałaby bowiem, że Trybunał Konstytucyjny nie bada w ogóle trybu ustanawiania aktów, gdy reguły określające ten tryb mieszczą się poza konstytucją. Do takiej wykładni artykułu 42 no, nie możemy doprowadzić. Z drugiej strony nie każde naruszenie przepisów określających tryb stanowienia aktu normatywnego oznacza niezgodność z konstytucją. Takie rozwiązanie naruszałoby z pewnością zasadę pewności prawa. Naruszenie trybu powoduje niezgodność z konstytucją wtedy, gdy naruszenie przepisów proceduralnych oznacza równocześnie naruszenie zasad określających konstytucyjne podstawy stanowienia prawa. Przy czym zasad tych nie można katalogować wąsko. Te zasady konstytucyjne nie ograniczają się wyłącznie do przepisów proceduralnych zawartych w konstytucji. Są takie zasady, które odnoszą się do trybu ustanowienia wszystkich aktów normatywnych i takie, które odnoszą się tylko do takie zasady konstytucji, które odnoszą się tylko do wybranych aktów. Podstawowe znaczenie dla wszystkich aktów normatywnych ma zasada państwa prawnego i zasada legalizmu. W przypadku stanowienia ustaw stosunkowo łatwo zidentyfikować zasady konstytucyjne, które mają charakter szczególny i odnoszą się do trybu ustawodawczego. Podstawowymi zasadami są wyrażone w artykule 4 ust. 2 Konstytucji zasada przedstawicielstwa i zasada i wyrażona w artykule 2 zasada państwa demokratycznego. Przepisy konstytucji określające tryb ustawodawczy konkretyzują obie te zasady. Należy podkreślić, że przepisy te, w tym artykuł 119 ust. 1, mają szczególne znaczenie aksjologiczne. Gwarantują one demokratyczny sposób prowadzenia debaty publicznej, legitymizują w sposób szczególny ustawodawcę. Ustrojodawca dlatego w wielu przepisach konstytucji podkreśla szczególną rangę wyłączności ustawy, bo ta jest wyrazem woli narodu sformułowanej w specjalnej procedurze. I teraz jak na tym tle wygląda wykładnia artykułu 19 ust. 1 Konstytucji, przynajmniej moim zdaniem. Otóż nie jest możliwa wykładnia artykułu 119 ust. 1 Konstytucji przy założeniu, że nie jesteśmy w stanie ustalić na poziomie Konstytucji, na czym polega pierwsze czytanie. Zresztą drugie i trzecie podobnie. Jeżeli tak by było, to przepis ten nie zawierałby żadnej treści normatywnej, a tego nie możemy zakładać w stosunku do racjonalnego ustrojodawcy. Rozumienie pierwszego czytania nie stanowi jednak problemu w niniejszej sprawie. Problemem w niniejszej sprawie jest to, czy artykuł 119 ust. 1 i artykuł 112 determinują w jakiś sposób treść normatywną artykułu 37 ust. 2 Konstytucji. W szczególności, czy determinują ten problem, kiedy i jak i w jakich warunkach pierwsze czytanie może odbywać się na posiedzeniu komisji, a kiedy na posiedzeniu plenarnym. Odpowiedź na to pytanie decyduje o wadze naruszenia artykułu 37 ust. 2, bo samo naruszenie jest bezsporne. Tutaj wszyscy się z tym zgodzimy. Skądinąd nie do końca wyjaśnioną sprawą pozostaje, dlaczego organy odpowiedzialne w Sejmie za przeprowadzenie tej procedury ustawodawczej do tego naruszenia doprowadziły, bo ani przebieg rozprawy, ani stanowiska zajmowane tego tak naprawdę do końca nie tłumaczą, natomiast, że takie naruszenie miało miejsce, wszyscy się zgadzają. Uważam, że artykuł 119 ust. 1 nie powinien być odczytywany literalnie, czyli w taki sposób, że zawsze pierwsze czytanie musi się odbywać na posiedzeniu plenarnym, gdyż byłoby to sprzeczne z zasadą racjonalizacji parlamentaryzmu i zasadą sprawności działania organów władzy publicznej. Dlatego konstytucyjnie dopuszczalne są pierwsze czytania na posiedzeniu komisji.
Jeżeli przyjmiemy jednak, że artykuł 119 ust. 1 stanowi konkretyzację artykułu 4 ust. 2 i artykułu 2 Konstytucji, to należy założyć, że nie jest dopuszczalne takie jego rozumienie, że w każdym przypadku regulamin Sejmu mógłby przesądzić o dokonywaniu pierwszego czytania na posiedzeniu komisji. Taka norma regulaminu Sejmu, w którym Sejm zdecydowałby, że zawsze pierwsze czytanie odbywa się na posiedzeniu komisji, byłaby normą niezgodną z Konstytucją. Pierwsze czytanie w takim razie, jak w takim razie tu zakreślić pewne granice? No z pewnością pierwsze czytanie nie może odbywać się na posiedzeniu komisji, gdy waga sprawy, która jest rozstrzygana przez ustawodawcę, wymaga debaty plenarnej. Na przykład wtedy, gdy dochodzi do zmiany Konstytucji. Na przykład wtedy, gdy debatowany jest projekt ustawy, o której mowa w artykule 90 Konstytucji. Na przykład wtedy, gdy debatowany jest projekt ustawy, o której mowa w artykule 123 ust. 1 Konstytucji. I tutaj taki zakaz konstytucyjny wynika po prostu z konstytucyjnej aksjologii. Tu nie chodzi o arytmetykę, czy na posiedzeniu komisji stosunek głosów byłby 6-5, a na posiedzeniu plenarnym 15-24. Nie chodzi o fachowość posłów, czy inne względy techniczne, co tutaj próbowano podnosić na rozprawie. Nie chodzi też o wpływ, przynajmniej nie w zasadniczym znaczeniu, w zasadniczym stopniu, o wpływ, jaki ewentualne naruszenie artykułu 37 ust. 2 może mieć na treść przyszłej ustawy. Chodzi po prostu o to, że w sprawach ważnych, których przykłady podałem, rozstrzygać ma cały Sejm na posiedzeniu plenarnym. To jest konstytucyjna reguła proceduralna gwarantująca przestrzeganie zasady przedstawicielstwa i zasady państwa prawnego, państwa demokratycznego. Teraz, czy taką sprawą konstytucyjnie istotną jest regulowanie ustroju sądów? Na to pytanie w świetle obecnego regulaminu można odpowiedzieć na dwa sposoby. Znaczy, można zadać sobie takie pytanie, czy w artykule 37 ust. 2 musi znajdować się taki wymóg, by pierwsze czytanie w sprawach ustrojowych, w tym ustroju sądów, odbywało się na posiedzeniu plenarnym, czy też decyzja w tej kwestii mieści się w autonomii Sejmu. Na takie pytanie nie odpowiadam, gdyż artykuł 37 ust. 2 nie jest przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego w niniejszym postępowaniu. Można jednak na tle tego przepisu postawić inne pytanie. Pytanie w niniejszej sprawie brzmi inaczej. Czy ustanowienie tej reguły przez Sejm, czyli tej, o której mowa w artykule 37 ust. 2, jest konkretyzacją zasady przedstawicielstwa, demokracji i konkretyzacją artykułu 119 ust. 1 Konstytucji? Ja odpowiadam na to pytanie tak. To jest właśnie taka konkretyzacja. Sejm w artykule 37 ust. 2 regulaminu rozstrzygnął ważną kwestię należącą do materii konstytucyjnej. Pojęcie materii konstytucyjnej jeszcze tutaj będzie przywołane. Sejm rozstrzygnął o sposobie prowadzenia debaty publicznej przez przedstawicieli narodu i te względy, waga tego rozstrzygnięcia decyduje o charakterze naruszenia artykułu 37 ust. 2. To naruszenie po prostu ma istotną rangę konstytucyjną i z tego powodu uważam, że złamanie tej zasady powoduje niekonstytucyjność ustawy w całości. Kryteria oceny trybu podane przez Trybunał Konstytucyjny w świetle postawionego tu przed chwilą problemu mają charakter drugorzędny. Trybunał Konstytucyjny nie dokonał prawidłowej oceny konstytucyjnego znaczenia artykułu 37 ust. 2 i złamania reguły, która w tym przepisie została zawarta. Można rozważać problem wpływu, problem celu i tak dalej, ale z punktu widzenia postawienia konstytucyjnego problemu to są kwestie, które można rozważać w drugiej kolejności. W pierwszej kolejności należało rozważyć konstytucyjne znaczenie, wagę i rangę artykułu 37 ust. 2 i zawartej tam reguły stanowienia ustaw. Mój zasadniczy sprzeciw budzi końcowa konkluzja, jaka jest zawarta w uzasadnieniu, że tutaj naruszenie konstytucji, naruszenie regulaminu nie prowadzi do naruszenia konstytucji. Ta konkluzja brzmi mniej więcej tak. Treść artykułu 37 regulaminu Sejmu nie jest wyznaczona przez normy konstytucyjne, a w szczególności nie daje się jej wyprowadzić z artykułu 119 ust. 1. Z tego przepisu Konstytucji nie wynika bowiem, jakie projekty ustaw mogą być poddane czytaniu na posiedzeniu komisji, jeśli w ogóle dopuści się taką możliwość, a jakie podlegają czytaniu na posiedzeniu Sejmu. Można zatem mówić w tym zakresie o swobodzie regulacyjnej Sejmu, który korzysta z autonomii regulaminowej, analogicznie do swobody przysługującej mu przy uchwalaniu ustaw. Konsekwencją przyjętego założenia, że naruszenie artykułu 37 ust. 2 regulaminu pociąga za sobą naruszenie Konstytucji, byłoby to, że zmiany w omawianym przepisie regulaminu decydowałyby o zmianie lub o zgodności lub niezgodności z Konstytucją.
Otóż wbrew temu uzasadnieniu, moim zdaniem można w sposób stosunkowo prosty, co zresztą tu zostało przez wszystkich uczestników dokonane, jednoznacznie ustalić, czy jaka jest treść reguły proceduralnej i czy została ona naruszona, czy też nie. Ale moja niezgoda na przedstawioną argumentację wynika z innych względów. Należy mianowicie postawić pytanie, czy naruszenie artykułu 37 ust. 2 w taki sposób, że zamiast wbrew dyspozycji tego przepisu na posiedzeniu plenarnym, pierwsze czytanie odbywa się na posiedzeniu komisji, na przykład w przypadku ustawy o zmianie konstytucji, ustawy budżetowej czy ustawy o przekazaniu kompetencji państwa polskiego z artykułu 90, też powodowałoby, że nie moglibyśmy stwierdzić niezgodności z konstytucją? Jeżeli tak, to naruszenie trybu w fundamentalnych konstytucyjnie sprawach miałoby charakter lex imperfecta. O co zresztą pytałem przedstawiciela Sejmu na rozprawie. Moim zdaniem taka konsekwencja jest na gruncie konstytucji nie do zaakceptowania, a rozstrzygnięcie tej kwestii, tego pytania, które przed chwilą postawiłem, nie jest możliwe w oparciu o kryteria, które zostały przytoczone w uzasadnieniu tego wyroku. Na koniec refleksja bardziej ogólna. To prawda, że Trybunał Konstytucyjny po raz pierwszy zetknął się z tak postawionym problemem konstytucyjnym. Trybunał zajmował się wielokrotnie problemem regulaminu Sejmu, ale z tak postawionym problemem konstytucyjnie spotkał się wielokrotnie. Należy jednak pamiętać, z tak postawionym spotkał się po raz pierwszy. Należy jednak tutaj spojrzeć na to trochę inaczej. Mianowicie można popatrzeć na to w taki sposób, że ten problem konstytucyjny, o którym cały czas tutaj debatowaliśmy, który dzisiaj rozstrzygamy, to jest problem, który tak naprawdę legł u podstaw powstania sądownictwa konstytucyjnego w takim kształcie, w jakim mamy go obecnie w Polsce. I tu chciałbym przywołać taką pracę profesora Jelinka z 1885 roku, Trybunał Konstytucyjny dla Austrii. Otóż Jelinek napisał tą pracę, no można powiedzieć, że ta praca w pewnym stopniu zdeterminowała kształt polskiego Trybunału Konstytucyjnego, zainspirowany praktyką parlamentarną w drugiej połowie XIX wieku, praktyką polegającą na tym, że przewodniczący Izby decydował w oparciu o, można powiedzieć, pewne reguły proceduralne obowiązujące w Izbie wtedy, decydował o tym, czy dana materia, nad którą będzie debatował parlament, ma być uchwalona w trybie zwykłym czy w trybie konstytucyjnym. Jelinek, obserwując tą praktykę, doszedł do wniosku, że reguły proceduralne, które stosuje ten przewodniczący, mają tak istotne znaczenie, że powinien powstać sąd prawa publicznego, który będzie oceniał, czy te reguły zostały dochowane, czy nie, a jeżeli uzna, że nie zostały dochowane, powinien taką ustawę uznawać za niezgodną z konstytucją. Szkoda, że Trybunał Konstytucyjny w niniejszej sprawie tego poglądu na temat wagi i znaczenia reguł proceduralnych i ich zakotwiczenia w konstytucji nie podzielił. Jeżeli chodzi o punkt szósty, to przyłączam się tutaj, może nie przyłączam się, ale moje argumenty powtarzają w zasadzie w dużej mierze argumenty przytoczone przez pana sędziego Hermelińskiego, przez panią sędzię Liszcz, więc nie będę tutaj ich szczegółowo powtarzał. Powiem tylko tyle, że i podkreślę to, że nie można rozstrzygać pewnych istotnych problemów z zakresu wykładni prawa ustroju sądów powszechnych, odwołując się do argumentu z regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów, bo to na gruncie rozdziału trzeciego Konstytucji jest niedopuszczalne. Jeżeli natomiast chodzi o kwestię artykułu 106c Konstytucji, to w odniesieniu do artykułu 106c podzielam zastrzeżenia Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące tego, że przepis ten nie określa, na czym ma polegać indywidualny plan rozwoju sędziego, nie przewiduje w sposób jednoznaczny możliwości zgłaszania przez sędziego uwag do takiego planu i nie jest tym samym zgodny z artykułem 178 ust. 1 oraz artykułem 2 Konstytucji. Szczegółowe uzasadnienie przedstawię na piśmie. Teraz powiem tylko tak, że sekwencja paragrafu 2, 3 i 4 artykułu 106c rodzi wątpliwości interpretacyjne co do tego, w którym momencie sędzia zgłasza uwagi, o których mowa w tym przepisie i czy uwagi te dotyczą tylko oceny formułowanej względem sędziego, czy też indywidualnego planu. Wątpliwości te oraz ranga materii, z jaką mamy tu do czynienia, chodzi o niezawisłość sędziowską, oznaczają moim zdaniem, że doszło do naruszenia zasady poprawnej legislacji, tym samym naruszenia artykułu 2 Konstytucji. Uważam też, że określenie planu, jego celu powinno zostać sprecyzowane w ustawie.
Ocena tego przepisu nie może abstrahować od treści artykułu 106a ustawy. Zresztą ten związek był w uzasadnieniu wyroku podkreślany. Indywidualny plan pracy determinowany jest bowiem sposobem i treścią dokonanej oceny. Naruszenie zasady wyłączności ustawy polega w tej sprawie na tym, że artykuł 106a dotyczący ocen upoważnia ministra do regulowania materii mieszczącej się w zakresie przedmiotowym artykułu 178 ust. 1 Konstytucji, co jednak nie było przedmiotem oceny Trybunału w tym postępowaniu, a nie było przedmiotem kontroli, a oceny dokonywane względem sędziów, oceny te determinują indywidualny plan rozwoju sędziego. Równocześnie przedmiot oraz cel planu nie jest ustawowo określony. Na tym tle uważam, że przede wszystkim doszło do naruszenia zasady sędziowskiej niezawisłości. Otóż zasada ta jest w tym aspekcie, który tutaj był rozważany, jest pewnym, można powiedzieć, szczególnym elementem zasady wyłączności ustawy. Sformułowanie, że sędzia orzeka, że sędzia podlega ustawie z artykułu 178 ustęp 1, moim zdaniem należy rozumieć dwojako. Po pierwsze, że sędzia orzeka na podstawie ustawy, ale też w ten sposób, że sędzia podlega ustawie w tym znaczeniu ustrojowym. To znaczy wszystkie istotne elementy statusu sędziego muszą być określone w ustawie. O ile dopuszczam pewne ograniczenia tej zasady w sferze organizacyjnej, w szczególności w systemie parlamentarno-gabinetowym zakładam, że dopuszczalne jest, i to Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął, wprowadzenie administracyjnego nadzoru ministra sprawiedliwości nad sądami, o tyle zakładam, że w sferze sędziowskiej niezawisłości takie wkraczanie w tą sferę przez akty podkonstytucyjne są dopuszczalne tylko wyjątkowo. Po pierwsze, zasada sędziowskiej niezawisłości, jako rozumiana jako pewien element zasady wyłączności ustawy, ma bardzo szeroki zakres przedmiotowy. Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o czynności orzecznicze, które sędzia podejmuje, że one muszą być uregulowane w drodze ustawowej. Moim zdaniem ustawodawca powinien system prawny regulować w taki sposób, żeby władza wykonawcza, w tym minister sprawiedliwości, nie mógł wkraczać w szeroko pojmowane czynności sędziego związane z orzecznictwem ani w sposób faktyczny, ani przez wydawanie indywidualnych aktów prawnych, ani przez wydawanie aktów normatywnych. Obowiązkiem ustawodawcy jest takie uregulowanie sytuacji prawnej sędziego, by wykluczyć możliwość wkraczania we wszystkich tych trzech sferach w sędziowską niezawisłość. Obowiązku tego ustawodawca nie dochował, gdyż brak normowania w artykule 106c, te braki, które tam są zawarte, no, naturalny sposób wymagają jakiejś wykładni opartej na spornych regułach wykładni, a są w dużej mierze zdeterminowane kształtem określenia ocen sędziowskich, gdzie tu z kolei jest daleko idące odesłanie dla ministra sprawiedliwości do uregulowania szeregu problemów związanych z tymi ocenami w drodze aktu podustawowego. Sam zakaz naruszania niezawisłości sędziowskiej, który jest w ustawie zawarty, jest ustawowym superfluum, bo myślę, że po 15 latach obowiązywania konstytucji nikt nie ma wątpliwości, że taki zakaz bezpośrednio z konstytucji wynika. Natomiast chodzi o to, za pomocą jakich instrumentów ten zakaz będzie na gruncie konstytucji gwarantowany. Na koniec chciałem podkreślić, że należy pamiętać, że pod rządami konstytucji, wbrew temu, co tutaj niejednokrotnie się przewijało w trakcie rozprawy, występują ciągłe trudności z rozgraniczeniem sfery wymierzania sprawiedliwości i sfery administrowania sądami. Nie sięgając daleko, wystarczy przywołać wyrok Trybunału Konstytucyjnego K45/07, który wielokrotnie tu był powoływany, gdzie Trybunał, oceniając możliwość orzekania, sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sędziów, którzy pełnią funkcje urzędnicze w Ministerstwie Sprawiedliwości, w tym funkcje związane z nadzorem nad sądami, ocenił je w ten sposób, że jest to problem rażący w sytuacji, gdy delegowany do ministerstwa sędzia wchodzi w skład służby nadzoru i za jego pośrednictwem minister sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną sądu. W związku z powyższym to nie jest tylko i wyłącznie abstrakcyjny
abstrakcyjny problem, jak ten nadzór ma być rozdzielony. Dlatego ustawodawca, wprowadzając nową instytucję, bardzo wrażliwą z punktu widzenia artykułu 170 ust. 1 Konstytucji, powinien dochować szczególnej staranności w przestrzeganiu zasady wyłączności ustawy, zasady, która w tym wypadku wynika też z artykułu 178 ust. 1 z zasady sędziowskiej niezawisłości. W mojej ocenie staranności takiej nie dochowano. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie sędzio. Teraz o przedstawienie zdania odrębnego proszę panią sędziego Sławomirę Wronkowską-Jaśkiewicz. Bardzo dziękuję. Moje zdanie odrębne dotyczy tylko punktu 1a sentencji wyroku. Orzeczenie, które znalazło wyraz w tym punkcie, dotyczy kwestii procedury ustawodawczej. Uważam, że Trybunał, wydając to orzeczenie, oparł się na dwóch tezach, których nie podzielam. Otóż po pierwsze przyjął, że doszło wprawdzie do naruszenia regulaminu Sejmu przy uchwalaniu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz innych ustaw, ale stwierdził, że nie nastąpiło przez to naruszenie ustawy zasadniczej. Nie podzielam ani tej tezy, ani argumentacji na jej rzecz. Powtórę przyjął, że o niekonstytucyjności trybu uchwalenia ustawy przesądza, co najmniej współdecyduje to, czy i w jakim stopniu naruszenie przepisów wyznaczających proces ustawodawczy wpływa na dalszy bieg tego procesu oraz na rezultat, to znaczy na walory formalne i treść ustawy. Nie podzielam takiego kryterium. Chciałabym, jeśli chodzi o pierwszą sprawę, podać najpierw pewne argumenty o charakterze ogólnym. Otóż przyszło Trybunałowi rozstrzygać nie o relacji pomiędzy normami hierarchicznie różnymi, ale przyszło mu rozstrzygać i kontrolować czynność prawodawczą, akt uchwalenia ustawy oraz reguły, które tę czynność wyznaczają. Relacja więc w tym przypadku była relacją pomiędzy zupełnie rozmaitymi obiektami i nie ma wiele wspólnego z relacją hierarchiczną, jako łączącą normy czy akty normatywne. Reguły dokonywania czynności prawodawczych, reguły proceduralne mogą mieć rozmaite pochodzenie i zazwyczaj są formułowane przez prawodawcę. Jeśli przez prawodawcę, to w rozmaitych aktach prawnych. Proszę zwrócić uwagę, że proces prawodawczy regulowany jest w Polsce konstytucją, regulaminem Sejmu, Senatu i rozmaitymi ustawami. Pierwsze zatem pytanie, na które przyszło odpowiedzieć, brzmi tak. Czy wzorcem kontroli czynności uchwalenia ustawy mogą być jedynie reguły zawarte w konstytucji jako akcie hierarchicznie wyższym w stosunku do ustawy, czy też mogą być zawarte w rozmaitych innych aktach? Odpowiadając na to pytanie, stwierdzam, że wzorcem kontroli czynności prawodawczej, w szczególności ustawodawczej, mogą być wszelkie reguły wyznaczające akt tworzenia prawa. Nie muszą to być reguły zawarte w akcie hierarchicznie wyższym od aktu, którego tworzenie poddano kontroli. Decyduje o tym natura owych reguł, a nie to, mocą jakiego aktu reguły te zostały ustanowione. Dlatego regulamin Sejmu jest wzorcem, i to z mocy konstytucji, kontroli procedury ustawodawczej. Tak jak wzorcem kontroli czynności zawarcia i ratyfikacji umowy międzynarodowej, która przecież może mieć pierwszeństwo przed ustawą, jest zwykła ustawa o umowach międzynarodowych. Takiemu poglądowi daje wyraźny wyraz przyjęte przez konstytucję pojęcie ustawy jako aktu uchwalanego przez parlament w szczególnej procedurze zwanej ustawodawczą, której to procedury zasadnicze elementy określać ma konstytucja. Proszę zwrócić uwagę, w tym pojęciu ustawy przyjętym przez konstytucję nie ma wymagania, aby procedura ustawodawcza była wyczerpująco uregulowana w konstytucji. Nie ma także zastrzeżenia, aktem jakiej rangi ma być ta procedura uregulowana. To kilka uwag ogólnych. Teraz Trybunał w swoim orzecznictwie podziela po części ten pogląd, dostrzega doniosłość regulaminowej regulacji procesu ustawodawczego i to, że postanowienia regulaminu mogą być wzorcem kontroli tego procesu. Wymaga jednak, aby były one, cytuję, zakotwiczone w konstytucji. Pomijając to, co to znaczy zakotwiczone w konstytucji, powiedziałabym, że w tym przypadku zakotwiczenie jest wyjątkowo silne. Przemawiają za tym poniższe argumenty. Otóż po pierwsze, o czym już mówiłam, mocą przyjętego przez konstytucję pojęcia ustawy jest ona aktem normatywnym uchwalanym w specjalnej procedurze. Tę procedurę określa ona sama, ale także jej regulamin. On bowiem, zgodnie z artykułem 112 ustawy zasadniczej, ma regulować między innymi porządek prac Sejmu, to znaczy sposób realizowania kompetencji Sejmu, w tym także tej najważniejszej kompetencji, jaką jest kompetencja prawodawcza. Po drugie,
Konstytucja w artykule 119 ustęp 1 przewiduje wprost, że Sejm rozpatruje projekty ustaw w trzech czytaniach. To oznacza, o tym już mówiliśmy wielokrotnie, że wszystkie postanowienia, jakie znajdą wyraz w ustawie, muszą być poddane procedurze trzech czytań. O tym natomiast, jak przebiega czytanie ustawy, co to jest czytanie ustawy, rozstrzyga Sejm w swoim regulaminie. Postanowienia regulaminu mają w tym przypadku charakter wykonawczy w stosunku do konstytucyjnej zasady rozpatrywania projektu ustawy w trzech czytaniach. Dodać bowiem należy, że czytanie ustawy jest czynnością konwencjonalną, a więc dokonywaną także wedle określonych reguł. Gdyby tych reguł nie było w regulaminie, to konstytucja zawierałaby lukę tetyczną i nie można byłoby w ogóle czynności czytania dokonać, chyba że dokonywalibyśmy czynności precedensowych. Artykuł 37 regulaminu Sejmu jest więc koniecznym uzupełnieniem treści artykułu 119 ustawy zasadniczej. Koniecznym ze względu na treść samej konstytucji. Regułę proceduralną, o której teraz mówię, odtwarza się bowiem z dwóch aktów prawnych, z konstytucji i z regulaminu zarazem. Po trzecie, konstytucja nie normując wyczerpująco reguł procedury ustawodawczej, jednak zobowiązuje do ich unormowania regulaminem i owe regulaminowe reguły traktuje jako własne, wiążące podmioty, które uczestniczą w procesie ustawodawczym mocą konstytucji, a nie mocą aktów, w których te reguły są zawarte. Po czwarte wreszcie, zwracam uwagę na artykuł 42 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zgodnie z którym orzekając o zgodności aktu normatywnego lub ratyfikowanej umowy międzynarodowej z konstytucją, Trybunał bada zarówno treść takiego aktu, jak i umowy, jak też kompetencje do dochowania trybu wymaganego przepisami prawa, o czym mówił mój przedmówca, a więc przepisami nie tylko konstytucji. Argument z tego przepisu ja powołuję jednak inaczej niż mój przedmówca, jako wyłącznie dodatkowy. Przytoczony przepis jako przepis ustawy nie może bowiem moim zdaniem przesądzać o kompetencji Trybunału, w tym decydować, jakie przepisy mają być wzorcem kontroli konstytucyjności aktu tworzącego prawo. Może natomiast, i uważam, że to właśnie ten przepis czyni, dawać wyraz ugruntowanemu w prawoznawstwie poglądowi, że po pierwsze reguły dokonywania czynności prawodawczych są zawarte w aktach normatywnych różnej rangi, a po drugie, że ranga prawna tych aktów nie przesądza o tym, czy mogą, czy nie mogą być wzorcem kontroli sprawowanej przez Trybunał Konstytucyjny. Co się tyczy drugiej sprawy? Otóż jest oczywiste, że czynność tak złożona jak czynność tworzenia ustawy składa się z bardzo wielu następujących po sobie stadiów. Podstawowe więc i te stadia są wyznaczone przez bardzo wiele rozmaitych reguł. Podstawowe więc i najtrudniejsze pytanie, przed którym stanął Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie, w tej kwestii tylko, było, czy aby akt ustanowienia ustawy doszedł do skutku, konieczne jest dokonanie go zgodnie z wszystkimi regułami przewidzianymi w różnych przepisach, czy wystarczy respektowanie wybranych reguł, a jeśli wybranych, to których? Na pierwszą część tego pytania odpowiada się w nauce i orzecznictwie jednoznacznie. Nie wszystkie reguły mają tę samą doniosłość. Zatem naruszenie niektórych z nich powoduje wprawdzie wadliwość czynności, ale nie sprawia, iżby czynność nie doszła do skutku. Które reguły należą do pierwszej, a które do drugiej grupy jest jednak wysoce sporne. Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi w nauce prawa. Częściowej zaledwie odpowiedzi udziela na to pytanie orzecznictwo Trybunału. Częściowej, no bo zgodnie z wyznaczoną Trybunałowi rolą. Odpowiada wtedy, kiedy jest pytany. Udziela więc tej odpowiedzi tylko wtedy, kiedy rozstrzyga konkretną sprawę, a więc wypowiada się o statusie tej, a nie innej reguły. Przed takim właśnie zadaniem stanął Trybunał w sprawie zakończonej wyrokiem, do którego składam zdanie odrębne. Musiał rozstrzygnąć, czy wymaganie rozpatrzenia ustawy w trzech czytaniach, z których każde, a więc także pierwsze, ma być przeprowadzone zgodnie z regulaminem Sejmu, jest czy nie jest wymaganiem przesądzającym o dojściu ustawy do skutku. Podejmując decyzję w tej sprawie, wobec braku wypracowanego wzorca rozstrzygnięcia, co podkreślam, trzeba kierować się określonymi kryteriami. Uważam, że tymi kryteriami są w pierwszym rzędzie zasady i wartości konstytucyjne oraz rola procedury w procesie ustawodawczym. Ze względów, o których już była mowa, kryterium takim nie jest natomiast sama ranga aktu normatywnego, w jakiej dana reguła jest zawarta, choć jest oczywiste, że reguły ważniejsze bywają zawarte w aktach rangi wyższej. Reguła, która nakazuje przeprowadzenie pierwszego czytania w określonych projektów ustaw na posiedzeniu Sejmu, to jak zaznaczyłam, reguła, która współ
wyznacza czynność prawodawczą mocą samej Konstytucji. Z woli ustrojodawcy ma być ten proces przeprowadzony tak właśnie. O zaliczeniu jej do reguł, których dochowanie przesądza moim zdaniem o prawidłowym dokonaniu czynności ustawodawczej, decyduje szereg argumentów. A więc podejmując decyzję, które reguły są tymi najważniejszymi, wobec braku przyjętego wzorca proponuję przyjąć następujące rozstrzygnięcie. Trzeba najpierw zwrócić uwagę na rolę, jaką we współczesnym procesie ustawodawczym demokratycznego państwa pełni procedura. Wyznacza ona stałe reguły gry w procesie tworzenia prawa. Wskazuje podmioty, które biorą udział w dyskursie prawodawczym i ustala reguły tego dyskursu. Nie mając zdolności przesądzania o tym, co jest trafne, merytorycznie i słuszne, wyznacza jednak, a co najmniej powinna to czynić, sposoby dochodzenia do słusznych rozwiązań. Jednym z jej podstawowych zadań jest zatem co najmniej minimalizowanie ryzyka podejmowania rozstrzygnięć merytorycznie nietrafnych i nie znajdujących dostatecznie silnego umocowania w konstytucyjnej aksjologii. Procedura powinna też ograniczać koszty postępowania prawodawczego, służąc zarazem sprawności podejmowanych rozstrzygnięć legislacyjnych. Ma ona jednak do spełnienia także inne, nieinstrumentalne role. Procedura legitymizuje rezultat działań prawodawczych. Legitymizuje go zwłaszcza w społeczeństwach pluralistycznych i reprezentujących je parlamentach, w których w toku debaty parlamentarnej dojść powinno do sformułowania różnych interesów, wartości i punktów widzenia. Legitymizacja ta jest szczególnie doniosła w państwie zakładającym tzw. demokrację uczestniczącą, której elementem jest uwzględnianie rozwiązań negocjacyjnych. W tym kontekście podkreślam doniosłość tych etapów prac parlamentarnych nad ustawą, które poprzedzają formalny akt przyjęcia ustawy w formie głosowania. Na nich bowiem, a nie na głosowaniu, w nich bowiem, a nie w głosowaniu możliwy jest aktywny udział w procesie prawodawczym rozmaitych sił parlamentarnych. Stąd waga właśnie tych etapów procesu prawodawczego dla demokratyzacji tworzenia prawa i niebezpieczeństwo, że ich lekceważenie doprowadzi do pogwałcenia praw mniejszości reprezentowanych w parlamencie. Kolejnym argumentem, który przekonuje mnie o doniosłości reguły wyznaczającej trzy czytania projektu ustawy, jest to, że reguła ta ma umocowanie konstytucyjne. Mimo że instytucja czytań ustawy jest tradycyjną instytucją procesu ustawodawczego i prawa parlamentarnego, pojęcie czytania jest pojęciem zastanym, to polski ustrojodawca zdecydował się dać jej bezpośrednio wyraz w artykule 113 ust. 1 ustawy zasadniczej. Uczynił to w polskiej konstytucji po raz pierwszy, co znaczy, że rozpatrywanie ustawy w trzech czytaniach uznano za szczególnie doniosłe, a przytoczony przepis za gwarancyjny w warunkach demokracji, która ciągle jeszcze wymaga wspomagania i w warunkach, w których z trudem kształtuje się nowa kultura polityczna. W razie więc wątpliwości, to do statusu reguł określającej sposób realizowania czytań projektu ustawy należy je rozstrzygać zgodnie z wyraźnie wyartykułowaną intencją twórcy konstytucji. Argument ten ulega wzmocnieniu, jeśli zwrócić uwagę na szczególną rolę pierwszego czytania projektu ustawy. Nie będę już mówiła o tym, na czym ono polega, ale odbycie debaty na posiedzeniu Sejmu, gdy jest ona zwyczajowo wzbogacana o zaprezentowanie stanowisk w sprawie projektu przez kluby poselskie, służy jawności postępowania legislacyjnego, a opinii publicznej stwarza okazję do zapoznania się z projektem. Czytanie ustawy jako pojęcie zastane jest debatą nad jej projektem przeprowadzaną na posiedzeniu Sejmu. To, że regulamin Sejmu modyfikuje to pojęcie, przewidując, iż pierwsze czytanie może odbyć się na posiedzeniu Sejmu albo na posiedzeniu komisji, jest już istotnym ustępstwem na rzecz pragmatycznego procedowania. Skoro jednak regulamin zastrzega, że pierwsze czytanie projektów ustaw wskazanych w artykule 37 ust. 2 tego regulaminu ma się odbyć na posiedzeniu Sejmu, to znaczy, że pragmatyzm nie ma w tego rodzaju przypadkach pierwszeństwa przed demokratyzmem i jawnością postępowania. To zaś, że w razie odbywania pierwszego czytania na posiedzeniu komisji regulamin przewiduje, na co zwrócił Trybunał uwagę, zawiadomienie o tym posiedzeniu wszystkich posłów oraz umożliwia im wzięcie udziału w tym posiedzeniu, świadczy jedynie o tym, że pragmatyzm regulaminu jest w tym przypadku łagodzony zastępczymi mechanizmami demokratycznymi. Na rozprawie wskazywano, że otóż nastąpiła istotna zmiana okoliczności faktycznych, że w zmienionych okolicznościach debata na posiedzeniu Sejmu przestała już pełnić przypisywaną jej i pokrótce scharakteryzowaną rolę.
Powiedziałabym, że skłaniać to powinno raczej do rozważenia celowości zmiany regulaminu, jeśli jest możliwa w świetle konstytucji w ogóle, tak, niż do usprawiedliwiania jego nierespektowania. I ostatnia sprawa. Ustalając status reguły wymagającej, by pierwsze czytanie projektu ustawy w sprawach, o których mowa w artykule 37 ust. 2 regulaminu Sejmu, odbywało się na posiedzeniu Sejmu i określając konsekwencje jej naruszenia, Trybunał odwołał się do kryterium wpływu tego naruszenia na tok prac ustawodawczych i na ich rezultat. Przyjął, że respektowanie owej reguły nie jest warunkiem koniecznym, by akt uchwalenia ustawy doszedł do skutku. Jej naruszenie, zdaniem Trybunału, może, ale nie musi wpłynąć na niekonstytucyjność trybu uchwalenia ustawy. Nie zgadzam się z takim poglądem. Kryterium przyjęte przez Trybunał jest wysoce ocenne i daje mu znaczny zakres swobody decyzyjnej. Jest przy tym kryterium nieoperatywnym, którego zastosowanie nie prowadzi do wyniku przewidywalnego i pewnego w sprawie o tak ogromnej doniosłości, jak odpowiedź na pytanie, czy ustawa jest, czy nie jest uchwalona. Nie gwarantuje zatem pewności prawa. Dodać przy tym trzeba, że ocenianie skutków naruszenia procedury ustawodawczej przez pryzmat wpływu tego naruszenia na rezultat czynności prawodawczej przenosi istotnie ciężar kontroli z czynności prawodawczej na kontrolę samej ustawy. Zaciera zatem różnicę między kontrolą czynności prawodawczej a kontrolą jej rezultatu, podważając tym samym rolę procedury tworzenia prawa. I z tych względów, po części wyłożonych w motywach ustnych i rozwiniętych w części pisemnej, zdecydowałam się na złożenie zdania odrębnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani sędzio. Obecnie proszę pana sędziego Andrzeja Wróbla o przedstawienie jego zdania odrębnego. Pani sędzio. Dziękuję, panie przewodniczący. Też moje zdanie odrębne dotyczy punktu 2, 3, 4, 5 i 6 części pierwszej dzisiejszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Z oczywistych względów ograniczam się tylko do przedstawienia tych argumentów, które uważam za podstawowe. Otóż uważam przede wszystkim, że artykuły 9 i artykuły 9a Prawa o ustroju sądów powszechnych są niezgodne z artykułem 10 ust. 1 i artykułem 173 Konstytucji, ponieważ po pierwsze uznają, że sądy powszechne prowadzą działalność administracyjną, po drugie legalizują nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, po trzecie dokonują arbitralnego rozróżnienia między nadzorem wewnętrznym i zewnętrznym, po czwarte powierzają ministrowi sprawiedliwości nadzór nad tak rozumianą działalnością administracyjną sądów, przez co w moim przekonaniu naruszają gwarantowaną powyższymi przepisami Konstytucji fundamentalną zasadę ustrojową, zgodnie z którą sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Ponadto uznanie przez Trybunał Konstytucyjny konstytucyjności tej tak zwanej działalności administracyjnej sądów jest niespójne z treścią artykułu 175 i 177 Konstytucji, zgodnie z którymi to przepisami sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości. Wprawdzie samo określenie sprawowanie wymiaru sprawiedliwości jest przedmiotem rozlicznych sporów, to jednak na tle tych przepisów Konstytucji nie budzi żadnych wątpliwości, że sądy nie tylko mają wyłączne kompetencje w dziedzinie sprawowania wymiaru sprawiedliwości, ale także, co dla tej sprawy ma szczególnie istotne znaczenie, powierzanie sądom sprawowania czy wykonywania innych kompetencji czy funkcji wymaga jednoznacznej podstawy konstytucyjnej. I w tej perspektywie należy widzieć przepis artykułu 8 Prawa o ustroju sądów powszechnych. Otóż moim zdaniem wymaga szczególnego podkreślenia to, że czynności i działania wymienione w artykule 8 Prawa o ustroju sądów powszechnych, które definiuje się jako należące do działalności administracyjnej sądów, są niewątpliwie powiązane funkcjonalnie lub merytorycznie ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości, jak te na przykład wymienione w punkcie 1 artykułu 8, albo moim zdaniem należą wprost do wymiaru sprawiedliwości, jak te wymienione w punkcie 2. Moim zdaniem nie ma żadnych dostatecznych powodów natury konstytucyjnej, aby te działania i czynności a priori wykluczać czy wyłączać z zakresu sprawowania przez sądy wymiaru sprawiedliwości i kwalifikować je jako działalność administracyjną, nadając przez to określeniu konstytucyjnemu sprawowanie wymiaru sprawiedliwości zdecydowanie zbyt wąski zakres, no praktycznie regulując go do czynności orzekania i pozostawiając poza tym zakresem wymiaru sprawiedliwości czynności, które moim zdaniem niewątpliwie mieszczą się w tym konstytucyjnym pojęciu, takie jak na przykład czynności wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. Trybunał Konstytucyjny w składzie rozpoznającym dzisiejszą sprawę przychylił się jednak do moim zdaniem wąskiego, czy zbyt wąskiego
rozumienia konstytucyjnego określenia wymiaru sprawiedliwości i zbudowanej na nim koncepcji działalności administracyjnej sądów, podzielając w istocie te poglądy, które wyraził wcześniej w wyroku z dnia 15 stycznia 2009 roku o sygnaturze K45/07. Ja tylko chcę przypomnieć, że tam Trybunał Konstytucyjny wyróżnił pojęcie administracji sądowej w znaczeniu wąskim i szerokim. I na przykład, jeśli idzie o administrację sądową w znaczeniu szerokim, Trybunał uznał między innymi, że mieszczą się tutaj czynności polegające na przykład na czuwaniu nad przestrzeganiem obowiązków przez sędziów i innych pracowników sądu, czy ujął w tym zakresie nadzór służbowy nad przestrzeganiem przez sędziów właśnie tych obowiązków, czy na przykład uznał, że w zakres tak zwanej administracji sądowej wchodzą również czynności dotyczące spraw osobowych sędziów, jak i urzędników sądowych, czy czynności bezpośrednio związane z orzekaniem, takie jak wydawanie odpisów i zaświadczeń. Otóż z tymi poglądami Trybunału i z dzisiejszym orzeczeniem, które tak właśnie kwalifikuje działalność administracyjną sądów i wyłącza je z zakresu wymiaru sprawiedliwości, ja się absolutnie nie zgadzam. Otóż biorąc pod uwagę wskazane przepisy Konstytucji, uważam, że sądy jako organy wymiaru sprawiedliwości nie tylko nie prowadzą działalności administracyjnej, nieważne czy rozumianej wąsko czy szeroko, lecz jestem przekonany, że niektóre czynności i działania zaliczone w artykule 8 Prawa Ustroju Sądów Powszechnych do działalności administracyjnej niewątpliwie należą do wymiaru sprawiedliwości, to zarówno w znaczeniu materialnym i funkcjonalnym. Nie zgadzam się z tymi poglądami, wedle których w ramach pojęcia działalności administracyjnej sądu mieszczą się tok i sprawność postępowania sądowego. To nie ulega żadnej wątpliwości, że zagadnienie toku i sprawności postępowania sądowego należą niewątpliwie do wymiaru sprawiedliwości w znaczeniu materialnym, o czym przekonuje nawet pobieżna analiza stosownych przepisów proceduralnych i orzecznictwa sądowego, w których sprawność postępowania, czyli jego terminowość i rzetelność należą do istotnych wartości proceduralnych postępowania sądowego. I oczywiście mam świadomość tego, że pełne rozdzielenie obu sfer, to znaczy tej sfery, która moim zdaniem tu została źle nazwana, to nie jest działalność administracyjna sądów, to jest po prostu obsługa administracyjna, co ma moim zdaniem zupełnie inne konotacje niż właśnie takie pojęcie działalności administracyjnej, które wiąże się w moim przekonaniu z powiązaniem tej działalności administracyjnej w jakiś sposób z władzą wykonawczą. Otóż to zauważył już Trybunał w wyroku, to trudność w rozróżnieniu tej obsługi administracyjnej sądów od wymiaru sprawiedliwości zauważył już Trybunał w wyroku w sprawie 11/93. W związku z tym moim zdaniem należy przyjąć domniemanie, że czynności wykonywane przez sąd i sędziów, a sędziów w ramach sprawowanego przez nich urzędu są czynnościami z zakresu wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym przypisanie sądom czy sędziom czynności administracyjnych wymaga obalenia tego domniemania konstytucyjnego i oparcia go na jakichś zasadniczych wartościach konstytucyjnych czy zasadach konstytucyjnych. Otóż jakby reasumując ten fragment zdania odrębnego, uważam, że Trybunał Konstytucyjny, uznając, iż sądy prowadzą w ogóle działalność administracyjną i nadając określeniu działalność administracyjna sądów znaczenie, które nie ma oparcia w przepisach Konstytucji, w tym zwłaszcza w przepisach artykułu 175 i 177 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączył bezpodstawnie z zakresu konstytucyjnego pojęcia wymiaru sprawiedliwości czynności sądów i sędziów, które należą niewątpliwie do zakresu tego pojęcia i niezgodnie z tymi przepisami poddał większość tych czynności nadzorowi centralnego organu administracji rządowej, jakim jest Minister Sprawiedliwości i organu w istocie funkcjonalnie administracyjnego, jakim jest dyrektor sądu. Ja zgadzam się z Trybunałem Konstytucyjnym, że relacje między władzą wykonawczą i władzą sądowniczą nie mogą być kształtowane wyłącznie na podstawie w granicach artykułu 10 Konstytucji statuującego ustrojową zasadę podziału i równoważenia się władz. Przepis ten, moim zdaniem, on nie tylko konkretyzuje tę zasadę z artykułu 10, ale ją istotnie modyfikuje, stanowiąc, że sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Otóż przepis ten ustanawia z kolei dwie odrębne zasady ustrojowe, a mianowicie zasady odrębności
sądów i trybunałów oraz zasadę niezależności sądów i trybunałów. Przy czym te dwie zasady mają wymiar uniwersalny i odnoszą się one w równym stopniu do wszystkich sądów, które sprawują wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej, to znaczy zarówno do sądów powszechnych, jak i sądów administracyjnych. Otóż niewątpliwie zasada odrębności, o czym trafnie w uzasadnieniu podnosi dzisiaj Trybunał Konstytucyjny, ma dwa oblicza, a mianowicie organizacyjny i kompetencyjny. Otóż sądy są odrębne od władzy wykonawczej i ustawodawczej w tym sensie, że są organizacyjnie wydzielone spośród innych władz, stanowią samodzielną w stosunku do tych pozostałych władz całość i są od nich organizacyjnie oddzielone. Z kolei odrębność kompetencyjna oznacza, że sądy zostały wyposażone w kompetencje stanowiące materialnie wymiar sprawiedliwości należące wyłącznie i niepodzielnie do sądów i trybunałów. Z zasady odrębności organizacyjnej sądów jako organu wymiaru sprawiedliwości wynika z konieczności, że a priori niedopuszczalne są modyfikacje organizacji i ustroju sądów i trybunałów polegające, tak jak w niniejszej sprawie, na włączeniu do ich struktury organizacyjnej dyrektorów sądów jako organów wyposażonych w osobne pozasądowe kompetencje i zadania z zakresu tzw. administracji sądowej. Moim zdaniem to w sposób oczywisty godzi w zasadę odrębności sądów jako organów sprawujących wymiar sprawiedliwości, no dlatego właśnie, że w ich strukturze znajduje się organ, który takiej kompetencji z zakresu wymiaru sprawiedliwości w ogóle nie posiada. Z kolei odrębność kompetencyjna oznacza w szczególności, że ze względu na wyłączność sądów i trybunałów do sprawowania wymiaru sprawiedliwości nie tylko nie jest dopuszczalne, powierzenie wymiaru sprawiedliwości innym władzom, ale że przekazywanie sądom i trybunałom wykonywania zadań i kompetencji należących materialnie do zakresu władzy ustawodawczej i wykonawczej, jeśli nie jest zakazane, to przynajmniej musi mieć wyraźne uzasadnienie w zasadach konstytucyjnych. Zasady odrębności konstytucyjnej, kompetencyjnej sądu wynika zatem w sposób konieczny, że a priori nie jest dopuszczalne powierzanie sądom wykonywania działalności administracyjnej, zwłaszcza gdy ma to, tak jak w dzisiejszej sprawie, uzasadniać sprawowanie tak czy inaczej ukształtowanego nadzoru administracyjnego przez centralny organ administracji rządowej, jakim jest minister sprawiedliwości. Otóż zasada odrębności organizacyjnej i kompetencyjnej sądów i trybunałów jest dopełniana, a zarazem wzmacniana przez zasadę niezależności sądów i trybunałów. Wymaga szczególnego podkreślenia, że zasada niezależności dotyczy sądów i trybunałów, nie zaś sędziów. Ci są bowiem niezawiśli. W związku z tym zasada niezależności jest szczególnie silnie powiązana z zasadą odrębności, która jest uregulowana również w tym przepisie, artykuł 173. Sądy powszechne są zatem nie tylko odrębne w znaczeniu organizacyjnym i kompetencyjnym od pozostałych władz, ale także jednocześnie są od tych władz niezależne. Jak już mówiłem wcześniej, zasada niezależności sądów i trybunałów stanowi niewątpliwie istotną modyfikację konstytucyjnej zasady równoważenia się władz wynikającej z artykułu 10. O ile bowiem zasada odrębności sądów i trybunałów od innych władz stanowi jedynie konkretyzację zasady podziału władz w stosunku do władzy sądowniczej, o tyle zasada niezależności sądów i trybunałów, jeśli nie wyklucza, to w sposób zasadniczy ogranicza stosowanie mechanizmów równoważenia się władz. W każdym razie zasada ta wyklucza wyposażenie ministra sprawiedliwości w takie instrumenty nadzoru czy kierowania jakimkolwiek fragmentem działalności sądów, które mogłyby umożliwiać hamowanie władzy sądowniczej, a także takiej sfery działania sądu, w obrębie której dokonywana przez ministra sprawiedliwości ingerencja wynikająca z przepisów ustaw nie będzie, tu cytuję wyrok Trybunału, powodować zarzutu naruszenia konstytucyjnej zasady niezależności sądów. Ponadto Konstytucja nie upoważnia w żadnym przepisie ministra sprawiedliwości do tak szerokiej i głębokiej ingerencji w organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, jaką przewidują przepisy prawa ustroju sądów powszechnych. Ja tylko chcę przypomnieć, że prawo ustroju sądów powszechnych zawiera około 200 przepisów, w których pojawia się określenie ministra sprawiedliwości w różnych przypadkach. Jest to moim zdaniem konieczna logiczna konsekwencja ustanowionej w artykule 173 Konstytucji zasady pełnej niezależności i odrębności władzy sądowniczej. Tymczasem prawo ustroju sądów powszechnych konsekwentnie, znaczy niezgodnie z Konstytucją, kształtuje rozliczne i różnorodne kompetencje nadzorcze ministra sprawiedliwości wobec sądów i sędziów, opierając je na konstytucyjnym, jednolitym modelu ministra działowego, który również chcę przypomnieć, kieruje określonym działem administracji rządowej.
jak stanowi o tym artykuł 149 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wymaga odrębnego podkreślenia, że powierzenie ministrowi sprawiedliwości nadzoru nad działalnością administracyjną sądów zgodnie z tym właśnie konstytucyjnym modelem ministra działowego oznacza, że po pierwsze sądy, przyjmując logikę tej konstrukcji ministra działowego, który kieruje określonym działem administracji rządowej, że po pierwsze sądy w zakresie tej działalności administracyjnej należą do działu administracji rządowej, w tym wypadku dział administracji rządowej nazywany jako sprawiedliwość, czyli w tym zakresie wykonują, no przynajmniej w sensie funkcjonalnym, pewne zadania z zakresu administracji rządowej, no bo inaczej ten nadzór ministra sprawiedliwości w ramach kierowania tym działem administracji rządowej w ogóle nie mógł być uzasadniony konstytucyjnie. I po drugie, minister sprawiedliwości jako minister kierujący działem sprawiedliwość musi być, znów zgodnie z logiką konstrukcji ministra działowego, ustawowo wyposażony w kompetencje kierownicze nadzorcze w stosunku do sądów, bo w przeciwnym razie nie mógłby tego zadania konstytucyjnego wykonywać. Nawet pobieżna analiza artykułu 149 Konstytucji prowadzi do wniosku, że przepis ten nie może upoważniać ustawodawcy, do kształtowania nadzoru ministra nad działalnością, ministra działowego nad działalnością sądów i w ogóle ten model ministra działowego nie jest przydatny w konstruowaniu właśnie takiej konstrukcji nadzoru, jaki została zawarta w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ja ograniczam te motywy ustne tylko właściwie do uzasadnienia niekonstytucyjności przepisu artykułu 9 i 9a, ponieważ wszystkie pozostałe stanowią logiczną konsekwencję tego, że nie podzielam poglądu, że sądy prowadzą działalność administracyjną, że nad tego typu działalnością administracyjną można sprawować nadzór, bo większość z tych czynności, które my nazywamy tu w dzisiejszym wyroku działalnością administracyjną, większość tych czynności należy do wymiaru sprawiedliwości. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie sędzio. I jako ostatnie zdanie odrębne przedstawi pan sędzia Marek Zubik. Bardzo dziękuję. Orzeczenie jest o sygnaturze K31/12 jest pierwszą szerszą wypowiedzią Trybunału w sprawie konstytucyjnego pojęcia czytanie. I rozstrzygnięcie to ma zasadnicze znaczenie ustrojowe, przesądza bowiem zarówno kwestie dotyczące procesu ustawodawczego, jak i granic autonomii parlamentu w tym zakresie. Podzielam co prawda pogląd Trybunału, że ocena hierarchicznej zgodności normy we wszystkich aspektach treści, kompetencji i trybu musi odbywać się w postępowaniu przed Trybunałem w ramach kompetencji samego Trybunału określonych generalnie w artykule 188 punkty od 1 do 3 Konstytucji. Ponieważ kompetencja Trybunału ingeruje w istotę kompetencji Parlamentu, wyłączną normą kompetencyjną dla Trybunału mogą być tylko i wyłącznie przepisy Konstytucji. W tym zakresie uważam, że należy zawsze dokonywać wykładni artykułu 42 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym tylko i wyłącznie w zgodzie z Konstytucją, a nie samodzielnie. Dla oceny kompetencji natomiast Trybunału, co do oceny czynności prawodawczej, dla mnie akurat bez znaczenia jest, czy jakiego typu rangi akty normatywne regulują tryb postępowania. W tym znaczeniu bez znaczenia, że jedynie treść artykułu 188 punkty 1 do 3 mogą określić, w jakim trybie można dokonać oceny hierarchicznej zgodności ustawy. W pełni podzielam natomiast pogląd sędziego Piotra Tulei dotyczącego dokonywania wykładni treści norm konstytucyjnych. Odrzucam bowiem tezę, jakoby tradycyjne podejście do tworzenia konstytucji i nadawania przepisom im nieco bardziej abstrakcyjnego charakteru niż przepisów podkonstytucyjnych miało uniemożliwiać dokonywania precyzyjnej, a w miarę starającej się precyzyjniej dokonania wykładni przepisów konstytucyjnych. Stałoby to sprzecznością wówczas w celu konstytucji jako aktu nadrzędnego i mającego gwarancyjny charakter dla całego systemu prawa. Przekreślałoby również tradycyjnie, czy nie szanowałoby tradycyjne podejście do roli
ustrojodawcy, który kształtuje treść konstytucji. Nie bez znaczenia dla mnie natomiast w mniejszej sprawie była okoliczność, że pojęcie czytanie odnosi się do tradycyjnego rozwiązania o utrwalonym znaczeniu zarówno w prawie parlamentarnym, jak i szerzej w prawie konstytucyjnym. Używane jest ono od drugiej połowy XIX wieku, poczynając, już się mało pamięta, na ziemiach polskich choćby regulaminu Królestwa Galicji i Lodomerii. Wszystkie kolejne regulaminy przewidywały, poza jednym regulaminem uchwalonym 21 listopada 1952 roku i tylko do 1957 roku nieznany był regulaminowi Sejmu pojęcie czytanie. Wszystkie przedwojenne regulaminy parlamentarne zakładały jednolicie, że pojęcie czytanie odnosi się do uczynienia projektu ustawy przedmiotem pracy całej Izby. Dopiero w regulaminach po II wojnie światowej znajdowały się przepisy, oczywiście poza tym okresem lat 50., gdzie wprowadzano pewne mechanizmy pozwalające na odstępstwo od tej zasady. Niemniej analiza dotychczasowych wszystkich regulaminów parlamentarnych pozwala stwierdzić, że treść pierwszego czytania była, podobnie jak w ogóle czytania jako takiego, szczegółowo po pierwsze normowana w przepisach regulaminowych, miała co do swojej istoty ugruntowane znaczenie. Przebieg pierwszego czytania tradycyjnie był związany, to co do zasady, z przedstawieniem bądź omówieniem projektu ustawy na posiedzeniu całej Izby, w efekcie czego podejmowano decyzję o ewentualnym skierowaniu danego projektu do dalszych prac w komisji bądź odrzucenie projektu w całości. Jedynie na zasadzie wyjątku w sprawach mniejszej wagi dopuszczano niekiedy zastępcze realizowanie, ale tylko w ramach pierwszego czytania, tego czytania przez kolegialny organ pomocniczy Izby. Również generalnie utrwaloną treść miało ostatnie czytanie i tutaj bez żadnego odstępstwa odbywało się ono zawsze na posiedzeniu plenarnym całej Izby. Wraz z wejściem w życie małej konstytucji termin czytanie stał się po raz pierwszy w historii polskiego konstytucjonalizmu pojęciem konstytucyjnym. Konstytucjonalizacja miała istotne znaczenie ustrojowe. Po pierwsze, użycie tradycyjnego pojęcia prawa parlamentarnego oznaczało przeniesienie na poziom konstytucyjny pojęcia zastanego. Należało zatem przyjąć, że ustrojodawca posłużył się tym pojęciem w jego dotychczasowej i utrwalonej treści. Jeżeli chciałby natomiast zmieniać jego znaczenie, musiałby to dokonywać wprost poprzez nadanie mu nowego sensu. Po drugie, konstytucjonalizacja ograniczyła swobodę parlamentu co do kształtowania treści pojęcia czytanie. Co więcej, wszelkie działania służące jego dookreśleniu na poziomie regulaminowym mogły mieć miejsce od tej pory jedynie przy zachowaniu nadrzędności konstytucji i z poszanowaniem wynikających z niej unormowań. Wejście w życie konstytucji z 1997 roku nie tylko utrwaliło skutki konstytucjonalizacji pojęcia czytania projektu ustawy, ale także doprowadziło do wyraźnego rozszerzenia zakresu normowania problematyki postępowania ustawodawczego na poziomie konstytucyjnym. Spowodowało dalsze ograniczenie swobody regulacyjnej Sejmu ze względu na rozbudowaną treść artykułów od 118 do 125 i artykułu 235 Konstytucji. O czytaniach mowa jest w rozdziale w czwartym Konstytucji, który dotyczy procedury ustawodawczej w Sejmie. Należy zwrócić uwagę, że artykuł 119 poprzedzają regulacje wskazujące podmioty uprawnione do inicjatywy ustawodawczej oraz wymagania formalne odnoszące się do projektu. Natomiast artykuł 120 wskazuje Sejm jako wyłączny podmiot mający kompetencje do uchwalenia ustawy zwykłej oraz określa konieczną do tego większość. Dalsze unormowania odnoszą się do kolejnych etapów postępowania legislacyjnego, ale już z ustawą uchwaloną przez Sejm. Wspomniany artykuł 119 należy odczytywać w podanym tutaj kontekście nawiązującym do systematyki Konstytucji. Przepis powyższy odnosi się do niektórych elementów procedury ustawodawczej. W ustępie pierwszym wprowadza zasadę rozpatrywania projektu przez Sejm. Ma to się odbywać w trzech czytaniach. Następnie określa podmioty uprawnione do wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie jego rozpatrywania. Wskazuje na konieczny udział organów wewnętrznych Sejmu biorących udział w postępowaniu ustawodawczym, wśród których wymienia komisję oraz marszałka Sejmu.
Wreszcie w ustępie trzecim przyznaje marszałkowi kompetencje do odmowy poddania pod głosowanie poprawki, która nie była przedłożona komisji. W ustępie czwartym przewiduje wreszcie możliwość wycofania projektu ustawy przez wnioskodawcę, podkreślając jednocześnie końcowy moment dokonania tej czynności. W sferze podmiotowej artykuł 119 odnosi się zarówno do Sejmu, jak i jego organów. Należy podkreślić, że mówiąc o Sejmie, ustrojodawca wskazał na organ państwa, który my możemy jednoznacznie zdefiniować na poziomie konstytucyjnym, o tym wspominała pani sędzia Liszcz. Chodzi o podmiot sprawujący władzę ustawodawczą, wykonujący kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym konstytucją i ustawami, złożony z 460 posłów, działający kolegialnie na posiedzeniach oraz podejmujący rozstrzygnięcia w formie uchwał. Tak zdefiniowany podmiot ma, zgodnie z artykułem 119 ust. 1 Konstytucji, rozpatrzeć projekt ustawy w trzech czytaniach. Wyrażona w ten sposób norma rangi konstytucyjnej nie tylko zobowiązuje Sejm do rozpatrzenia projektu ustawy, ale jednocześnie wskazuje sposób, w jaki to ma nastąpić. To Sejm w sposób właściwy dla tego organu kolegialnego zobowiązany jest przeprowadzić co do zasady każde z trzech czytań. Artykuł 119 ust. 1 nie może być rozumiany alternatywnie, a więc jako odnoszący się raz do Sejmu będącego organem kolegialnym złożonym z 460 posłów, a innym razem jako wskazujący na zastępcze działanie jego organów wewnętrznych. Taki sposób odczytania treści tego przepisu stoi w sprzeczności choćby z literalnym brzmieniem całego artykułu 119, w którym odrębnie mowa jest o Sejmie, a odrębny to jest ustęp pierwszy, i na przykład i o komisjach w ustępie trzecim. Rozwiązanie przyjęte przez ustrojodawcę ogranicza możliwość utożsamienia czy też zamiennego traktowania Sejmu jako konstytucyjnego organu państwa oraz jego organów wewnętrznych. Wyklucza także dopuszczalność przypisywania komisjom zadań, które komisja powierzyła wprost Sejmowi działającemu in pleno. Tutaj zakres swobody regulacyjnej jest bardzo niewielki. To Sejm ma uchwalić ustawę i to w trzech czytaniach. Nie może tak określonej normy konstytucyjnej modyfikować na poziomie regulaminowym z odwołaniem się do artykułu 112, dopuszczając zastępcze wykonanie swoich kompetencji nawet przez własny organ wewnętrzny. Zaprezentowana powyżej wykładnia artykułu 119 Konstytucji, w tym przede wszystkim ustępu pierwszego tego przepisu, na co warto zwrócić uwagę, w pełni koresponduje z brzmieniem artykułu 235 ust. 3 i 5 Konstytucji w zakresie postępowania zmierzającego do uchwalenia ustawy o zmianie Konstytucji. Przyjęta przeze mnie wykładnia artykułu 119 w kontekście pojęcia czytanie związana jest także z rolą komisji sejmowych będących kolegialnym organem pomocniczym Izby. Dyspozycja ustępu trzeciego tego przepisu wyraźnie przewiduje udział w komisji w rozpatrywaniu projektu ustawy. Udział ten jest jednak subsydiarny. Chodzi tu o organ powołany do rozpatrywania i przygotowania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu oraz wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm, Marszałka lub Prezydium. To jest artykuł 17 regulaminu. Komisje są organami, których skład nie zawsze odzwierciedla proporcje polityczne całej Izby. Może rozpatrzeć określoną sprawę na posiedzeniu, w którym bierze udział już co najmniej 1/3 ogólnej liczby składu. To jest treść artykułu 152 ust. 2 regulaminu. Należy przy tym zwrócić uwagę na specyfikę rozpatrywania spraw na posiedzeniach komisji sejmowych. O terminie i porządku dziennym posiedzenia komisji, przynajmniej w treści regulaminu, informowani są tylko jej członkowie. Jedynie poprzez praktykę rozszerza się te informacje. Posłowie spoza składu komisji co prawda mogą wziąć udział w jej posiedzeniu, zabierać głos w dyskusji i składać wnioski, nie mają jednak prawa udziału w głosowaniu. To jest wyraźna treść artykułu 154 ust. 1 regulaminu. Należy przy tym podkreślić, że udział w pracach komisji posłów spoza jej składu uwarunkowany jest rytmem prac Sejmu oraz harmonogramem posiedzeń tych komisji, do których posłowie zostali wybrani. Może to im utrudniać, a niekiedy uniemożliwiać uczestnictwo w pracach komisji. Ma to też konsekwencje, znaczenie z punktu widzenia realizowania przez posłów ich konstytucyjnego prawa do zgłaszania poprawek. Nie bez znaczenia jest tu bowiem okoliczność, że w drugim czytaniu posłowie mogą zgłosić poprawkę już tylko kolegialnie, o czym mówi artykuł 145 ust. 1 regulaminu. Posiedzenia komisji, o czym też wspominała tu pani sędzia Wronkowska, inaczej realizują konstytucyjny nakaz określony w artykule 113 zdanie 1 Konstytucji, z punktu widzenia jawności działalności prac parlamentarnych. Nie przeprowadza się transmisji telewizyjnej, a sposób udziału obywateli w ich pracach uzależniony jest w dużej mierze od zaproszenia prezydium komisji lub przewodniczącego, jak i możliwościami choćby lokalowymi.
Mając na względzie takie uwarunkowania prawne i ustrojowe relacje między komisjami a Sejmem jako podmiotem mającym monopol w zakresie uchwalania ustaw zwykłych, bardzo wątpliwe jest dla mnie przekazywanie przez regulamin zastępczego wykonywania kompetencji Sejmu jako jego organom wewnętrznym, nawet o charakterze kolegialnym. Konstytucjonalizacja pojęcia czytanie w takim kształcie, jaki wynika z treści obowiązującej konstytucji, ma bezpośrednie znaczenie dla Sejmu w odniesieniu do normowania przez Izbę szczegółowych elementów procedury legislacyjnej na poziomie regulaminowym. Na podstawie artykułu 112 Konstytucji Sejm nie może w taki sposób określić porządku swoich prac, który nie uwzględnił bądź zmieniał treść pojęć użytych w Konstytucji. Przepis artykułu 119 Konstytucji nie oznacza zatem wyłączenia autonomii regulaminowej, ale jej ograniczenie związane z nadrzędną rolą Konstytucji w całym porządku prawnym. Treść artykułu 119 ust. 1 ustanawia zasadę, zgodnie z którą rozpatrzenie projektu ustawy przez Sejm wiąże się z koniecznością przeprowadzania każdego z trzech czytań co do zasady na posiedzeniu plenarnym Izby. Nie wykluczam zatem możliwości przyjęcia wyjątku od tej zasady. Obok artykułu 119 ust. 1 obowiązują bowiem także inne przepisy konstytucyjne, które wyrażają choćby zasady rzetelności i sprawności działania organów państwa, to jest wstęp do Konstytucji. Widziany z tej perspektywy wyjątek może dotyczyć wszakże tylko pierwszego czytania jako początkowego etapu prac ustawodawczych i odnosić się do projektów ustaw normujących sprawy o mniejszym znaczeniu ustrojowym. Nie przesądzam zatem o konstytucyjności rozwiązania przyjętego w artykule 37 regulaminu Sejmu. Regulacja ta cieszy się domniemaniem swojej konstytucji i nie była przedmiotem zresztą orzekania w niniejszej sprawie. Musi być jednak interpretowana w zgodzie z artykułem 119 ust. 1 Konstytucji, najpełniej oddając jej sens i treść. Brak poddania procedurze pierwszego czytania projektu ustawy regulującej ustrój władzy sądowniczej musi być oceniany, w mojej ocenie, przede wszystkim w perspektywie artykułu 119 ust. 1. Naruszenie w tym wypadku również regulaminu Sejmu, czego TK ani uczestnicy postępowania nie kwestionowali, nie może być postrzegane jedynie jako pozostawione swobodnej ocenie i uznaniu Sejmu. W niniejszej sprawie nie chodziło głównie o to, że Sejm naruszył treść artykułu 37 ust. 2 swojego regulaminu. Problem polegał na tym, że ów przepis regulaminu stanowił uszczegółowienie artykułu 119 ust. 1 Konstytucji. Tym samym naruszenie przez Sejm w tym wypadku regulaminowych wymogów dotyczących czytań stanowiło jednocześnie uchybienie artykułowi 119 ust. 1 Konstytucji, a przez to i artykułowi 7 ustawy zasadniczej. Należało zatem przyjąć, że ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy Prawo ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw doszła do skutku niezgodnie z konstytucyjnym trybem stanowienia ustaw. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie sędzio. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczny. Wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom postępowania w terminie określonym w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Na tym zamykam posiedzenie. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim i do widzenia.